No dobra, co my tam ostatnio mądrego bądź też niemądrego zrobiliśmy? Fejliśmy się od demona chyba? Albo od mimika, albo od czegokolwiek mi tam zabiło. Coś mi tak świta, cześć Sebastianie. Na pewno wiem, że zakończyłem na tym, na Dark Soulsach 2, w których to Dark Soulsach 2 zresztą bardzo intensywnie umarłem, bo próbowałem speedrunować. I jak zwykle nie pykło tak dobrze, jak bym chciał. Tyle pamiętam. A cześć, kapitanie. A tylko teraz pytanie. Na ile chce się tutaj bawić w potencjalnie w rzeczy? Cześć, Petku. A na ile chcę po prostu wrócić po to, co straciłem? Dylematy, odwieczne dylematy. Szczurze, nie bij! I już nawet nie zdążę zobaczyć. Dzięki za follow, kapitanie. Muszę sobie wyrzucić pewnego dnia OBS-a na drugi ekran, żeby widzieć takie rzeczy. Dobra, tutaj były Bone Wheel'e. Do Bone Wheel'i chyba nie chciałem iść, więc pójdziemy w tę stronę. Czy ja mam zasięg na niego? No. Na ekranie widać podwójnie. Zerknę, z czym on tam może mieć problem? Ono momento. Mam tylko nadzieję, że nic nie przestanie zabija. Chyba nawet widzę, czym jest problem. Walnę sobie jakiegoś testowego followka. Oda to lepiej. Coś mnie goni. Czyli czy podwójnie. Dla mnie wszyscy jesteście bardzo ważni, dlatego jesteście podwójnie ważni, wiem, chciałbym się raz. A tak poważnie to ten miałem altboxy ustawione podwójnie. Już powinno być ok z tego, co widziałem. Mam tylko szczerą nadzieję. Dobra, wezmę sobie stosowy knę na wszelki wypadek. Czemu ten zasięg jest taki mały? Jezu. Cześć, Biki. Dobra, tylko teraz pytanie. Jaki mam rozsądny plan na teraz? Na pewno nie będę się słuchał tych niedobrych ludzi, co mi ostatnio sugerowali, że pójść napuścić na siebie mimika i tego. I demona. To tyle już wiem na 100%. Ja też się mogę sobie przebiec tym razem właściwym mostem. I wezmę go od razu, opuszczę. Przy okazji chodeczki, ja tu powinieneś się wejść, sobie głupiej wejść rozwalić. Na szczęście większość z nich już będzie miała na mnie palone. Czy ja miałem dużo dusz? Wydaje mi się, że mogłem. Zastanawiam się, czy iść teraz tam, czy iść do bossa, bo tutaj już na górę jak pójdziemy, to boss jest tym. Nie powinienem umrzeć, ale wszyscy wiemy, jak to się zazwyczaj kończy. Nie no, dam radę. Zwłaszcza, że po bossie będzie ognisko, to ten, to będę miał tutaj potencjalnie taki punkt powrotu i nie będę musiał tamtędy przebiegać. Drzwi prosto z Finala 7 Remake, jeżeli chodzi o jakość. Cześć, Samuraju. Nie po Final Right. To jest najgorsze, że ja sobie zdaję sprawę, że najprawdopodobniej popełniam błąd w tej chwili i nie powinienem tego robić. Dajcie gobleta. Daj goblet. Spójrzcie, jaka ładna czara. Tylko trochę coś z niej przecieka. No, reasumując, nie zmienicie mojego zdania. Sos słodko-kwaśny w McDonald's jest absolutnie najlepszym sosem, jaki istnieje. Cześć, Alfred. Dobra, czy kontroler mi się odłączył, czy się nie odłączył, bo widziałem, że się koga przyśniała. Dobra, jesteśmy w mroku. Słyszymy niepokojące rzeczy. Możemy się też lokować dla dobrych memów.
Co jest ciekawe, że można się tutaj zlokować. To co najważniejsze, to że chcę podnieść ten przedmiot i zobaczyć, co nasz kolega wolnie będzie chciał zrobić na początek walki. Przywalić oczywiście, a co innego. Naszym celem w tej walce będzie zniszczenie mu wszystkich pierścieni, które ma na rękach, bo bicie go normalnie zajmuje trochę za długo. A przez cochę mam na myśli zdecydowanie swój za długo. Dobra, on teraz zionie. A tak kiedy zionie, sprowadza się do tego, że musimy dosłownie spierdalać, bo ta trucizna zadaje nieco za dużo i generalnie bardzo ciężko jest z tego wyjść. On tak podbiegnie. To jest tylko zamachnięcie się. Chyba jeden z pierścieni padł. Realnie jeszcze nie mu pierścieni zadaje znacznie więcej obrażeń niż nasze zwykłe ataki. Podejrzewam, że jakbym się bardzo uparł, to byłbym w stanie raczej zabić go i bez niszczenia mu pierścieni, ale no ile można. Tak, dobra, jeden wszedł. No i tego się będzie sprawdzało tak naprawdę większość walki. Jakkolwiek mało pasjonująco by to nie wyglądało. Zwłaszcza, że bardzo często jest tak, że te pierścienie są niedostępne. Jeżeli widzimy, że on tak się schyla z głową, to zaraz będzie się zajęcie tym sytem. I generalnie chcemy odejść tak dalej, jak się da, bo mówię, ta trucizna ma zaskakująco duży zasięg. Nie. Jeszcze nie. O-o. Nie wiem, czy nie jestem trochę za blisko ściany. Teraz zobaczymy. Jeszcze nie. Jestem za to trochę za blisko ściany, żeby go móc zaatakować czymkolwiek. O-o, niedobrze. Ten atak, którego przekroczył przy okazji szkielety, przewołuje, więc co by nam za łatwo nie było. Jest trochę za blisko mnie teraz też generalnie. Szkielety w dużej mierze próbuję ignorować, bo on jest w stanie sam je zdetonować. Co może akurat nastąpi, a może nie nastąpi. O Boże, nie zauważyłem, że on coś ci założył! Abolt. Dobra, żyjemy. Dobra. O, bo no ile? To nie jest też, co chciałem widzieć. Dobra, większość szkielet... Halo? Czemu? Ten szkielet dosłownie nie dostał obrażeń, jak go zaatakowałem. Mam nadzieję, że to widzieliście. Mam szczerą nadzieję, że to widzieliście. Jak to było? Nie umrę, przysięgam. A propos umierania, tutaj ostatnio było bardzo fajne umieranie, bo mam teraz pół HP przez to, że nas bazyliszki zabiły. Zmieniłem gę, prawda? Tak, zmieniłem gę, doskonale. Granie z leczeniem z klątw w DS1 jest o tyle upierdliwie, że wymagane są od tego konkretne przedmioty, których na chwilę obecną nie ma, więc przez dłuższą chwilę będziemy musieli pobiegać mając pół HP niestety. Nie jest to nic przyjemnego, zdaję sobie sprawę, ale no... Jakbym się nie starał, tak nie mam możliwości zrobienia z tym w tej chwili absolutnie nic. Musiałbym się wrócić tak naprawdę co najmniej do Firelinka. Aż to wygląda, jakbym mógł się tutaj wypierdolić. Znaczy nie, ja się bardzo często spotkałem z określeniem wysoki lord. Nawet jeżeli ono jest niekoniecznie... Czanki? Tutaj się już czanki dostaje? Holy fuck. Szybko. Biorąc pod uwagę, że jest to miejsce, w którym możemy być tak naprawdę... O-o. Mam złe przeczucia. Mam bardzo złe przeczucia. Chyba tutaj po prostu nie przejdziemy. Jeżeli tu nie przejdziemy, to po prostu bezpiecznie się wycofam. Z rzeczy, które są mniej bezpieczne. Czemu? Gra mi nie pozwoliła tu wejść. Jezu, jest ta nawigacja. Moje, ja zazwyczaj się spotkałem z określeniem wysoki lord, ale nie wiem na ile ono jest poprawne. Dobra,
Tym razem się nie dam, żartowałem. Jezu, ależ ta klątwa długo trwa. Dużo tak z tej bazyliszków to jest niestety. Tym razem też postaram się nie dać im złapać jak ostatni cieć, tak jak ostatnio. Teraz już wiem, że one są dużo groźniejsze niż myślałem, że są, więc to jest zasadnicza różnica. Bo ostatnim razem byłem pewien, że one nie są aż tak strasznymi przeciwnikami. A tutaj się okazało, że jednak ten kres wchodzi idiotycznie tam szybko. Też przyznam się bez bicia, że lokacja, w której obecnie jesteśmy, jest lokacją, w której przy pierwszym przejściu Dark Soulsów na przykład w ogóle nie byłem. Przy kolejnych przejściach bywałem rzadko, jeżeli w ogóle. Czy na dole coś jest? Nie wygląda. To spróbujmy zejść tak, jak przyszliśmy. Pierścień. O jakim pierścieniu mowa? Bo chyba nie jestem pewien, do jakiego pierścienia możesz się w tej chwili odnosić. To wygląda, jakby się dało spaść na staminę. Pierścień na staminę. To jest dosłownie jedyny pierścień, jaki mam. Absolutnie żadnego innego pierścienia w tej chwili nie posiadam. To źle. Well, da. Wiem to i bez tego określenia. Ale na dole krystalizat jakiś jest. Czy to jest? Nie, to jest zwykła ściana. Aha. Tutaj zawsze się boję, że moja postać sama delikatnie gdzieś skręci i przez to się kompletnie wypierdzielę. To wygląda, jakby tutaj się dało spaść. YOLO? To jest niewidzialna ściana, chyba nie. This is fine. Tutaj rolling. Mam wrażenie, że to jest najtańszy bait, jaki tylko istnieje, żeby się izolować po prostu przepaść. Chyba, że tutaj rolling tutaj, to wtedy może jakoś to inaczej działa. Here. Okej. Okay. Absolutnie nic tu nie ma, poza dubbingą. A może dubbinka była tym, co chcieli nam przekazać. Jeszcze raz. Dark Souls 1 to była ta gra, w której można było wcisnąć kółko, żeby spaść. Nie podoba mi się, że są tutaj znaki od umierania. Bo to zazwyczaj świadczy o tym, że jest tutaj coś niebezpiecznego. A ja mam relatywnie mało HP jak na miejscu, w którym się znajduję. W sensie maksymalnego jak taka. Liszek. Kes. Nie dam się. Powiedziałem coś. Po ostatnich doświadczeniach będę bardzo wyczulony na to, jak szybko mi kes chodzi. Przynajmniej ta halaba jest w porządku, z tego co widzę. Czekajcie chwilę, muszę jedną rzecz zmienić. Czemu na tak niskim tu przelazłeś? Bo wracałem z Blighttown i stwierdziłem, że mogę tutaj zejść. Czemu nie? Czy jest to wyjaśnienie, które cię satysfakcjonuje? Domyślam się, że nie. Może ten kolega chce spaść do dołu? Ewidentnie chciał. Powiem więcej, on przeżył ten spadek. Więcej, ja też pewnie powinienem tutaj spać. Czy tu się gdzieś przechodzi oprócz spadania? Bo nie wygląda na to. Tutaj wygląda, jakby tu trzeba było spać. Jest zabinka. Tak, tu jest zabinka, nawet ją widzę. Tylko na dole są bazyliszki, co jest dla mnie bardzo niepokojące. Zwłaszcza, że... Come on.
No. Po raz kolejny jest to du... Jezu! Nie! Oj. Wpadnę! Fuck! Ale i tak nie było aż tak źle. Dobra. To dajcie mnie to wyciszyć. To odciszyć. I przejść to. Niżej sobie w przecznicy. Na dole z tego co pamiętam to w ogóle jest hydra ze wszystkich rzeczy. Więc to już samo w sobie jest wystarczającym memem. A te grzyby to też bardzo dobry mem, bo to jest jakoś tak, że te małe grzyby kompletnie nic nie robią, a duże grzyby instakillują, zwłaszcza kiedy mamy połowę HP maksymalnego. Dobra, po ostatnich doświadczeniach zastanawiam się, czy na pewno chcę to speedrunować jak imbecyl. I mam wrażenie, że odpowiedzią będzie nie. Pamiętam, że Kasper jak przychodził DS1, to tam zszedł i wziął sobie bardzo zbalansowany miecz balansu. Wow. Nie spodziewałem się, że mi tyle zada. Odgonalaj. Dobra, mówię, zrobimy to na spokojnie, tak jak się powinno to robić. No Jezu! Byłem pewien, że spadnę tutaj. Jakbym tutaj spadł, to nie wdrożyłbym swojemu mentalowi niczego dobrego. Zobacz, tamten kolega nie będzie mnie grabił. Dobra. To mówię, tym razem zawalczę z tymi wszystkimi łajzami, które tu są. Tylko, że na spokojnie. Bez pośpiechu, nic takiego. No, choć fajnie będzie. Lubię bardzo to, że oni tak naprawdę padają na jedną taką serię trzech jedynek. Dobra, tutaj chyba drugi spadł. Spadał? Tak, drugi spada ten z beachem. Z tego co pamiętam, beach może omijać tarczę, więc trzymanie gardy jest trochę ryzykowne. Odnowię sobie staminę, poczekam aż stanie. Nice. To generalnie nie jest tak, że ci przeciwnicy są jakoś szczególnie trudni, ale... Po prostu, jeżeli miałbym z nimi walczyć za każdym razem, jak biegnę po Chariota, to jest jednak trochę irytujące w jakimś tam stopniu. Znaczy, pamiętam, że oni zadają przynajmniej trochę dark damage, to tyle kojarzę jako tako. Tylko jest różnica, czy Beach zada pełne obrażenia, czy chłop tym, cokolwiek oni tam trzymają i zada część obrażeń tylko, tak? To właśnie bardziej pod tym kątem na to patrzę. Dobra, i tu chyba jeszcze jeden kolega do mnie miał spaść. Yep. Oj, dobra, dajmy radę. Hej, Shindy. Tak, Oxide? Nie spadnę tutaj. Będę patrzył pod nogi. I know that. I za każdym razem ten sam żart. Dobra, jako że w środku zazwyczaj jest trochę mniej czasu na stosowanie się, to zrobię to zawczasu. Zgarnę mój absolutny brak duszy, gdy się to znajduje. I na spokojnie. Tarcza w jedną rękę. Niech
wtedy dwa nich przejedzie. Au. Czy ja zdążę gdziekolwiek tutaj zdążę? Mówię, chcę to zrobić na spokojnie, jako tak, o, dobra, tu jest kolega. Dobra. Pierwsza grupa szkieletów za mną. Mam wrażenie, że ostatnim razem trochę za szybko tutaj biegłem. Dlaczego w tak wielu biegach musi być dziurawy most? To mnie nie trafiło. O, mam za szczęście. Cześć, że... Kto? Ale... Trzymałem tarczy w ich stronę, come on! To nie jest dobry dzień. To zdecydowanie jest dobry dzień. Czy wcisnąłem jeden? Jeżeli wcisnąłem jeden, to zaraz naprawię swój błąd. Nie no, jestem na trójce. Liczby śmierci. No po jednej w każdej grze efektywnie w tej chwili mam. Dzisiaj. Dobra, teraz jeszcze jak mądra osoba, którą ewidentnie nie jestem, przypomnę sobie, że mam tutaj skrót odblokowany. Dokładnie rzecz ujmując to tutaj. Teraz jak przychodziłem z powrotem, to sobie właśnie o tym przypomniałem, że mam tutaj to odblokowane cholerstwo. Parę dusz sobie załatwię. I idę po moje z powrotem. Czy tutaj właśnie zastanawiam się, czy tutaj dusze pojawiają się tam, gdzie się umrze, tak jakby na arenie Volnira, czy mniej więcej ten... czy po prostu gdzieś przy wejściu samym. Nie chcę, a dajcie mi Embera, mam ich jeszcze dużo. Tym razem spróbuję go trafić przede wszystkim. Bo ewidentnie to stanowiło dla mnie problem ostatnio. Dobra, teraz nie weszło, on się teraz będzie zamachiwał. A ja mu wejdę idealnie między jebane palce, Jezu Chryste. Chyba co on robi? Miażdżę. Dobra, pierwszy pierścień głowy. On teraz będzie zionął, czy zdążę mu? Nie. Dobra, czyli wracamy. Tam kłam mówię, ma... Ja zawsze się łapię na tym, że tam gła wydaje mi się, że ma mniejszy zasięg niż ma efektywnie. Zdążę jeszcze? Nie. Teraz powinienem mu zdążyć. Chyba, że fedoluje mu się w międzypalce. Dobra, drugi pierścień padł. Jeszcze ten ostatni ręce. Tak, ostatni ręce, dobrze sięgnij. Będzie zionął. Nie, on będzie do mnie biegł, ewidentnie. Dobra, co planujesz? Za tak daleko... A, chwilę. Co robisz, Volnir? Coś przywołujesz. Nie rozumiem, czemu nie można było tego zrobić na pierwszym razem, dokładnie tak. Co było w tym takiego trudnego? Niech mi ktoś to wytłumaczy.
Mam wrażenie, że to jedna z tych walk, gdzie albo się rozrobi szybko, albo zauważalnie się utrudnia po prostu. I że dlatego ostatnio poszło mi tak, jak mi poszło. W każdym razie pokonanie wolnie odblokowuje drogę, powiedzmy, dalej fabularnie. Tylko pytanie, czy chcemy iść dalej fabularnie, czy chcemy swoić do jeziora. Wydaje mi się, że zejście do jeziora nie jest złym pomysłem. Tylko tym razem zabiję tak, jak Pan Bóg przekazał, a nie będę napuszczał na siebie przeciwników. No i przede wszystkim ten. Bonfire lit. I teraz sam wydać duszę. Raz, że wydać duszę, a dwa, że chcę ulepszyć sobie estusy, zanim pójdę dalej. I take nourishment from the sovereignless souls. Dawaj. Chyba i tutaj możemy spalić Bonsharda. Plus jeden do estusów. Odwolnienie będzie najszybciej do jeziora. W jeziorze są znacznie gorsze rzeczy niż krokodyle. Aczkolwiek też zaczynające się na K. I bynajmniej na myśli kurewek, ani kurwisk. Dobra, to jeszcze raz most w dół. Co nie dziwne, że za każdym razem trzeba go niszczyć. Let me down! Let me down! Bąk. Czy wy chcecie mi mówić, że ten demon też został skopany na śmierć ostatnio przez Mimika? Czy ten Mimik go dosłownie zwanszetował tym jebanym kopniakiem? Tak jak mnie? Tak, o tobie mówię, głupie kurwisko. Nie złapał mnie, by the way. Na szczęście wykrzyczyć timingu na mimiku jest całkiem proste. Co za to nie jest proste, to nie umieranie od mimika przez gwizdzenie. Nie rozmawiam o tym. To nie jest jedna z rzeczy, o których będę kiedykolwiek rozmawiał. Kto kiedykolwiek w Dark Soulsach nie miał sytuacji, w której po prostu umiera przez to, że tak wcisnę ten jeden cios, który go zabije? Bo to byłem właśnie ja przed chwilą. Dobra, widzę, że Soulsy 1 są. Jakbym zapomniał przełączyć gry, to proszę krzyczcie na mnie. Staram się o tym pamiętać, ale ten. Ale czasami może mi się zdarzyć, że gdzieś tam mi to umknie kompletnie. Tak się zastanawiam. Jak stąd się najszybciej idzie w sumie? Ja bym, wiecie, chciał tak kompletnie zespeedanować zejście na dół. Ale na pewno nie tak. Czekaj, czy to są trzy bazyliszki, tak? Dobra, czy to można w dół zejść? To chyba można było w dół zejść. Bąk, bąk, bąk. Najbardziej to mnie przeraża wizja powrotu stąd, szczerze mówiąc. Bardziej chyba niż cokolwiek innego tutaj. Biorąc pod uwagę, że nie mamy teleportu. I że trzeba będzie tu całą drogę na górę wchodzić z powrotem.
Ja nie jestem miejsce, w którym chciałem być, prawda? Ale to nie wygląda jak miejsce, w którym chciałem być. To też nie wygląda jak miejsce, z którego mogę spać na dół. YOLO? Czy nie YOLO? Nie no, spadnę stąd na śmierć. A tutaj gdzieś przecież drabinka była, którą pominąłem. Chyba. Czy nie pominąłem? A dobra, czyli stąd już nie wrócę. Czyli muszę spać na dół. To będzie ryzykowne. Bo tak, jeżeli tutaj spadnę, to się wypierdolę i sobie kupię i rozwalę, tego jestem pewien. Więc mój jedyny bezpieczny punkt, z którego mogę spać, jest tutaj. Tu na dół, dokładnie rzecz mówiąc. O, w ten sposób. O, udało mi się. Zawsze mam problem z wyczuciem w przestrzeni pod tym względem. Czy spadając do przodu się wyrobię, czy już nie. Dobra, stąd tu się spadnie. Jak już tu jestem, to mogę przy okazji zgarnąć przedmiot, który tu leży. O, niebieski chunk. Nice. Czy stąd już się da... Well, biorąc pod uwagę, że stąd już raczej nie wrócę, to chyba musi się dać stąd spać na dół. Chyba, że gra zakłada, że ja stąd przeskoczę po prostu. Czy ja stąd spadając umrę? To jest pytanie na dziś. Wygląda jakby było za wysoko, żeby stąd spaść. A jednocześnie nie jestem przekonany, czy mogę tu wskoczyć. Walden? O mój Boże, ja żyję. Spada pewnie niedługo z tymi bazyliskami, ale jeszcze żyję. Ach, jeden z głowy, ten będzie zionął. Zastanawiam się zawsze, czy jak tak nie będę bił od tyłu, czy nie wejdę w to gówno przypadkiem. Tak kompletnie znikąd. Dobra. Tutaj jeszcze chyba na górze przynajmniej jeden był. Sami tak się zastanawiam. Czy ten, czy... Te skamieniałe, specyfikowane, jak zwał, tak zwał, rzeczy. Czy one są na podstawie graczy, którzy tutaj umarli, czy jest Eye of Death? O mój Boże, ja zdecydowanie nie chcę tego robić. Holy fuck. Nie lubię invaderów. A wy mi jeszcze sugerujecie, że miałbym chcieć być invaderowany? Niech. YOLO! O, on to przeżył. Już nie. A, chcę moje rzeczy. A następnie chciałbym iść się wypierdolić gdzieś. To jest zawsze dobra opcja. Widzę, że on za mną idzie, ale ja będę miała to kompletnie wyjebane. Może on będzie chciał za mną skoczyć i weźmie i sobie kupi i rozwali. Może pathfinding w tej grze jest na tyle zły. Widzicie? One są na górze. Nie spadną za mnie. Prawda? Prawda? Jest to tak niepokojąco wygląda, jak się widzi na sobą cienie tych bazyliszków olbrzymi. Ups. Au. Au. Czy tam nie? Naprawdę? Naprawdę, kto? Najtrudniejsza platformówka, w którą grałem w tym roku. Zaraz po SMT5. Znaczy, ile on mi zadał? Gdzieś z 1/6, 1/7 moich HP-ków. No nawet nie wydaje mi się, że tu jest o czym mówić jako tako. To tutaj to była w 100% kwestia tego, że wziąłem i się zalowałem w przepaść. I to ta 1/6 to była moich HP-ków tych zmniejszonych o połowę. Więc nie traktowałbym tego jako jakiekolwiek poważne obrażenia. Come on. Kiedy ostatni aspekt tego typu.
To mnie trafiło. To mnie trafiło. Ech. Chciałbym, żeby oni potrafili się tutaj wziąć i wypierdolić i sobie kupili rozwalić. Dobra, YOLO. Pobiegnę i zdążę. Zobaczcie. Patrzcie, jak zdążyłem. Ale zdążyłem. Essa. A, to teraz tylko stać i blokować tych skurwysynów. Dwa koledzy wzięli się, wyjebali. To jest nekromanta, ja nie mam staminę, więc wszystko jest ok. Dobra. Koledzy po raz kolejny wzięli się, wyjebali. Au. Jestem absolutnie najgorszym graczem, jaki grał w życiu w tego. Idź chuj. Dobra, jak zabijemy nekromantę, to one już nie wstaną, jak je zabijemy, więc możemy je po prostu zabić, jeżeli jeszcze będą wstawać. Dobra, więc od nich pan spokój na chwilę. A jego na chwilę znokautuje. Nekromanta go wskrzesza. Raczej nie zdąży dobiec teraz do nekromanty. Pytanie, czy będę miał się gdzieś schować? Powinienem mieć. A, gdzie jest ta głupia sukwa? Tu jest. No! Daj mi go dobić! Ja umrę. Nie mam staminy. Przetrwałem, ja żyję. Jezu, jestem bogiem tej gry, czasami. Szkoda, że tylko czasami. Zaczeka nasz kolega. O, może jeszcze jeden żyje? Au. Dobra. Tak. Falcjon. Czy ja? Nie złapałem tej dźwigni, prawda? Tak. O mój Boże. A Bakonio, spierdalaj. Albo i nie. Aha. Wybrałem sobie bardzo zły timing na branie dwuręcznej broni. Sam planuję. Okej, jak zielnie to jest okej, bo jestem na tyle daleko, żeby mi to nic nie zabiło. Boże! Zdepiłem. Estus. Ostatni sprawdza, ale... To jest ok. Aj! Jezus. Chciałbym przestać robić głupie rzeczy! Dobra. Na tyle powinienem mieć czasu. Dobra, mamy to. To teraz jedyne, o co się martwię trochę, to czy te chore pojeby, których zostawiłem na wejściu, nie będą chciały tu wejść i mnie pokarać? W końcu, I know right. A wiecie, co jest tym wszystkim absolutnie najlepsze? Czary, to jest absolutnie opcjonalny boss. I nie było absolutnie żadnej potrzeby, żeby się z nim bić. Poza tym, że jest tutaj kolega. A, czy to było ognisko gdzieś? Czy to nie było ogniska nigdzie? Jest ognisko, nice.
Odpalić i odpalę, tylko zastanawiam się, czy nie lepiej mi będzie zrobić to. A w sumie. I tak chcę się wrócić do Majuli. Żeby wydać poziomy jako tako. A wtedy będzie można iść dalej z samym jako takim. Chciałem powiedzieć Vegetariale. To nie jest miejsce, w które będę chciał iść. Very sexy quest. Level up. Powinien mieć tego trzy poziomy jakieś. Trzy poziomy, na co je wydać? Więcej staminy. Bo stamina jest rzeczą, która mnie boli. Dobrze, najpierw przestanę z tobą gadać, a potem zjem duszę, ok? Rozumiem. Nie daję jeden Type Warrior właściwie. 5000. Ile właściwie będę miał poziomów, jak zjem wszystkie te dusze, które mam? Dobra, to powinny być jeszcze ze trzy poziomy. Bad Sixy Class po raz kolejny. Dusz bossów na razie jeszcze nie jem, ale nie wykluczam, że prędzej czy później to zrobię. Dobra. Wracając do Huntsman Scopes. Możemy je wreszcie pozwiedzać trochę normalnie niż biegnąc na pałę do naszego wspaniałego kolegi. I przy okazji trzeba będzie trochę uważać na te głupie ćmykry tam wiszą sobie. Ten przedmiot zawsze mnie tak nęci, żeby tam skoczyć, ale wiem, że nie powinienem tego robić. Czy może powinienem? Jak to idzie? Do it czy nie do it? Niech czas zdecyduje. Jak się tam to robiło? Ktoś tu jest i będzie chciał mi przeszkodzić. Można lepiej nie. Dostaję sprzeczne sygnały. Najgorsze jest to, że jestem niemalże pewien, że tutaj da się po prostu zbiec. Tylko, że jeżeli to powiedziałem, to jeżeli teraz zbiegnę, to się wezmę i wypierdolę. Zobaczyłem tak co z 3. Przelatowałem. Łatwo. Fine work, but slip up. Tym razem nie slip upnąłem. Tylko teraz problem jest tego typu, że żeby stąd z kolei zejść, trzeba tutaj przeskoczyć. Dobra, to mi się udało akurat. Zawsze w ciebie wierzyłem. Czekaj, usunę zaraz twoją wiadomość, żeby nie było, że mnie okłamujesz. Dobra, tutaj jest trochę to cisne. Tutaj jest fajnie być magiem akurat. Głównie przez to, że jeżeli zabijemy te głupie ćmy na górze, to nie będą nas truć tak jak teraz to robią. Dobra, tylko teraz tak. Stąd są dwie opcje z tego co pamiętam, aczkolwiek tego też nie jestem pewien, czy są dwie, czy jest tylko jedna. Bo stąd chyba bezpośrednio się wrócić nie dało. Tutaj na dół nie spadniemy, bo umrzemy, więc nie, musimy tędy wrócić. Albo oczywiście Homeward Bone, tak, ale Homeward Bone nie liczy jako legitnej drogi powrotnej, bo gra chyba nigdy nie zakłada, że mamy Homeward Bone'a. Wiecie co to gra zakłada? Że poradzimy sobie z turbo wielkim badaliszkiem. Jezu, ale ten poziom bije. Czy wy widzicie ten poison? Batericzek zdjęty, łatwo. Trochę dużych tytanitów wpadło. Trochę mi hapeków spadło. Rapier Rekalda. Pochodnia, Jezu, ta trucizna!
O właśnie. Tutaj można sobie otworzyć. Jeżeli dobrze pamiętam, to... Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale przynajmniej ja w tej chwili kompletnie nie kojarzę. Czy w DS2 na MG0 są mimiki jakiekolwiek? Wiem, że na MG Plus soi to bardzo szybko, ale na MG0 bardzo nie kojarzę mimików w Dark Souls 2. Przed tobą ukryta ścieżka. Generalnie wyjdziemy mniej więcej tam, gdzie ten. Gdzie praktycznie zaczynaliśmy naszą przygodę z Huntsman's Hopes, więc jakoś daleko. Nie zaszliśmy, ani się nie cofamy specjalnie. Chyba tylko teraz muszę chyba tutaj na górę wejść. Czekaj, kolega wezmę, zabiję. Co nie teraz, jak o tym myślę? Często sobie mówię, że Dark Souls 2 są bardzo hojne, jeżeli chodzi o poziomy, ale z drugiej strony, jak sobie myślę, że o, muszę tutaj dać punkty w Vitality, tutaj muszę dać punkty w coś innego, tu muszę dać punkty w najlepszą statystykę do rolowania. To te poziomy jednak dość szybko się stakują, że tak to ujmę. Przez co to, że mamy 150 poziom, nie jest wcale równoznaczne z tym, jakbyśmy mieli poziomy w tych w innych Soulsach. Nie wiem, ja osobiście bardzo lubię ten system, który był... What? O. Kolego! O Boże, ja sobie skrótu nie odblokowałem, naprawdę? Fuck! Bo to jest skrót, generalnie powinienem w ogóle sobie odblokować. Nie wiem, czemu to wcześniej tego nie zrobiłem w sumie. Nie wiem, jakoś kompletnie o tym skrócie zapomniałem, powiem szczerze. Bo skrót jest bardzo prosty, wystarczy drzewo skopać. To mówię, jakoś wlecia mi z głowy. Nie wiem. Brainfart tak zwany. Mózg mi pierdnął. Ale dobra. Możemy wreszcie iść dalej, niż z drugiego ogniska, na którym siedzimy już chyba trzeciego streama. Nie, no chyba aż tak źle nie jest, prawda? Prawda? Tylko cały zeszły z tym tutaj siedzieliśmy, prawda? W sumie jeszcze jedna zabawna rzecz to ta, że praktycznie powoli dochodzimy do etapu, gdzie możemy mieć problem z tym, żeby być już silniejszymi. To mnie powinno trafić. Nie dam sobie mówić, że to mnie nie powinno trafić. Bo nasz Twin Blade w tej chwili jest na plus 7, jeżeli dobrze kojarzę. Wydawało mi się, że widziałem jakiś przedmiot, jak gdzieś się świeci Apeakman. Może mi się tylko wydawało. Więc tak naprawdę możemy go jeszcze ulepszyć ze 3 razy. I będzie koniec ulepszania. Statystyki mają soft capa generalnie na 40, więc tu też za wiele już nie podziałamy. Tutaj coś jest. Small yellow bear. Więc jak naprawdę w Dark Soulsach 2 bardzo łatwo jest dojść do jakiegoś takiego, powiedzmy, momentu, gdzie już nie możemy dalej się rozwijać. Głównie też przez to właśnie, że mamy w miarę ograniczony ten... W miarę ograniczony... Znaczy właśnie nie ograniczony, tylko w miarę dużo poziomu zdobywamy, tak? To dość szybko możemy sobie bić tak jak ja teraz mam na przykład te swoje nieszczęsne... 40-40, dajmy na to, tak?
i potem już tylko jakieś takie statystyki czysto defensywne typu adaptability, vitality, vigor, endurance, tak. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu, coś mnie coś inną próbuje obrzegać. Pewnego dnia zrobi sobie łucznika w Dark Soulsach, to jeszcze nie jest ten dzień, zdaję sobie z tego sprawę, ale pewnego dnia taki dzień nadejdzie i po prostu za każdym razem, jak będę widział takie jebane ćmy jak ta, to będę je brutalnie zabijał. Tutaj Prudence. Nie. Tutaj jest The Sun. Ej, rzeczywiście, słońce tu jest. W takim miejscu mrocznym? Słońce? Jestem zawiedziony. Kompletnie psuje mi imersję TBH. Dobra. Bo ja stamtąd przychodziłem, jeżeli mnie panie się myli. Czy stąd przychodziłem? Nie, ja stąd przychodziłem. Nie mówcie mi, że ja się zgubiłem, bo to będzie bardzo przykre. Chyba, że tam na górę się szła, się odbijało gdzieś indziej? Bo tak, tutaj nie przejdę, to już widzę. Pójdźmy, jak to zwykle bywa w sytuacji, gdzie nie wiadomo gdzie iść. Pójdźmy wzdłuż ściany, to zazwyczaj bardzo pomaga. Tutaj były tylko przedmioty. Tutaj mogę na górę wejść, to na pewno widzę. Czy tu w środku coś jest? Jest jakaś dźwignia. Ciąg te wajchę. Co? Tak, to mocno puszczę. O mój Boże, psy! Żeby nie rzec ręczką tutaj. I dużo przeciwników. Jedu. Było ich tu więcej niż myślałem, że ich będzie. Czy to? A nie, to tylko ten. Most się opuścił. Spoko. Mam mało HP. Więc szybki jest coś. Nie chcesz spaść? Chyba nie chcę. Chciałem zrobić ten sam make co Dark Souls, kiedy zrobiłem z niektórymi przeciwnikami, że odbijają się od mojej tarczy i spadają przepaść, ale tutaj niestety to nie przeszło. W każdym razie dźwignia pozwala nam opuścić ten most jako tako. Aż tu coś więcej jest? Nie. I tym mostem możemy przejść dalej. Przy okazji, jeżeli mnie panie mieli, to tutaj jakoś w miarę niedaleko ognisko powinno być kolejne, więc to jest już duży plus. Zamknięte niestety. A w środku jest ognisko i to jest najgorsze. A ja za cholerę nie pamiętam, gdzie był klucz. Don't give up, oddball. You ready of curse, czyli bazyliszek? A nie, to jest miejsce, gdzie nie umarli wstają całe życie. Jeżeli nie zniszczymy tej urny. A nie wiesz, ta urna w ogóle, ten, w ogóle nam napełnia pasek curse. Dopiero zwróciłem uwagę. No i też kiedy to chyba nie wstają generalnie. Znaczy, właśnie wy wstają. Cześć się biegnie. Dobra, to dajmy sobie spokój z tym. Czy też kiedy są zależne jakoś od tych ulm? Bo tak, tak to wygląda. O, jestem głupi. Jestem niemądry. Jestem bardzo niemądry. Nice. O, a któż to tu jest? Przestań tak świecić jak psu jajca. Aż kiedy ty wreszcie powinny normalnie umierać? Podobnie jak i ja zresztą.
weźmy ciebie, żeby się nie sklątwić na śmierć. Ratchethead. Tutaj jest też trochę ten problem, że... O Boże, ktoś tam nie biegnie. Bąk. Że tutaj to miejsce się rozdziela w parę różnych zon. I nigdy do końca nie pamiętam, którędy się gdzie idzie, że tak to ujmę. Bo tak, możemy sobie na przykład tutaj wejść. Let me out of here, skeleton. Czy tutaj była gdzieś dźwignia? To wygląda trochę. Może dźwignia z drugiej strony jest tutaj skrót po prostu. Tak to wygląda. No dobra. A to w takim razie przejdźmy tu. Na zewnątrz. I teraz strzelają do mnie. Zobaczmy, co jest w tę stronę najpierw. Tutaj chyba jest... O Boże, tam. Jeżeli tam jest klucz, to mam przekichane, bo tam też invader był, z tego co pamiętam. A ja mam 0 resursów. Co może pójść nie tak? Yep. Merciless Ruin. Poskaj mnie. To ja to mam niezbalansowano bez balansu. A trafiła mnie. Omegle lul. Okej, zapaliśmy Human Refugee, to będę mógł sobie z niego skorzystać, tylko pytanie następujące jest, w którą stronę do ogniska? A, bo to jest tak, że tam... Nie jestem jedyną osobą, która to widzę. Nie mam z widów, prawda? Ja trochę nie chcę pytać. Powiem więcej, ja trochę bardzo nie chcę pytać o to, jak doszło do tego, co tam widzieliśmy. I tutaj chyba jest początek, tak jakby jeśli byśmy szli nie jaskinią. I ten klucz powinien nam to otworzyć. Nice. Szukaj się tutaj kolega. Ale kogo tak hejcisz? Clayton z Miry. Oszukać Feda, ale to Fed oszukał jego. Innej sobie. A, ten sam, który włożył nam chuja w dupę w lesie obrzemów. Na, nie jestem typa. Jak go znajdę, to go zabiję.
W sumie jakby się na tym zastanowić, to co nam Creighton mówi, teoretycznie może się wydawać takie: chłopie, czemu nam to mówisz teraz, skoro nam się to już nie przyda? Ale czysto teoretycznie Russell Brzemów nie musi być pierwszą lokacją, do której idziemy. Możemy spokojnie zrobić najpierw wieżę Heidego. Potem pójść tutaj, po tym jak sobie odblokujemy. Teoretycznie, tak czysto teoretycznie, Huntsman Cops dosłownie może być drugą lokacją, jaką odwiedzamy w tej grze. Tak, dobra. Więc to we pozorom naprawdę nie musi być tak, że ta rada jest bardzo spóźniona czy coś. Dobra, stamtąd dopiero co wyszliśmy. Tu jest kolega, który chce nam przywalić. Ale to ja przywalę jemu. Ty chuje masz stojące szafy. Tu też są koledzy. To ja ich tylko wyciągnę. Przysięgam, który z nich mi zaraz przez ścianę trafi. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobią. Au. Łyknę stosa. Korzystając z chwili wolnego. I już tutaj jesteś. A i ten jeszcze był przeciwnikiem. Dobrze, jakoś się załapą. To sami to oznacza, że też będziesz. Żegnam. Wiecie co? Słynne ostatnie słowa, ale idzie mi za dobrze, więc łyknę chłomione Fiji. Żeby mieć możliwie więcej HP. Dobra. Teraz tutaj kolega sobie spadnie. Ktoś do mnie strzela. I to magia, co mi się bardzo nie podoba. Zwłaszcza, że ta magia jest ewidentnie po pierwsze długodystansowa, po drugie samonaprawdzająca. Wow! Ach. Czy ja mam jakiś sensowny sposób, żeby tam się dostać? Zgaduję, że będę musiał jakoś dookoła przebiec. Bo tak, czy tu coś jest? Nie, są kamyki. Za wodospadem natomiast. Po pierwsze jest boss, a po drugie możemy tam przejść. Więc najpierw tam pójdę. Jak już zwiedzamy, to zwiedzamy. Nie dziwię się, jeżeli tu będzie ten sam mech co wcześniej. O mój Boże, dużo szkieletów i nekromanci. No chodź, fajnie będzie. Ty też możesz przejść. O mój Boże, to był najgorszy estus, jaki wykonałem w swoim życiu. A teraz pozwólcie, że go zajebię. Powiedziałem, że go zajebię. Ofialne to cholerstwo, umrę. Ambaszczen. Kolejna pinomancja, jakby ktoś pytał. Dobra. A tam się da przeskoczyć i nie wiem, czy to nie jest bondast, szczerze mówiąc. To jest najgorsze w tym wszystkim. Tak samo jak nie wiem, czy to nie jest wybuchające gówno. A, wie co? To wyglądało, jakby to się ruszało wcześniej. A nie, tu jest szat. Też jak możemy sobie tej skrócik otworzyć. Jolo. Ja mam jakiś Resetting Arrow Prism Stone. Wydaje mi się, że w drugą stronę mogę nie przeskoczyć. Więc jolo razy dwa. Żyje. Nawet nie blisko. A skoro już mowa rzeczy, które nawet nie są bliskie. Idę dwoma estusami na bossa. W
Chociaż w tym wypadku określenie bossa jest lekkim nadużyciem. Bo bossy są tutaj lordowie szkieletów. Tych w sumie trzech. I w dodatku każdy z nich ma finomancję. Ha, ha, ha. Idź fuj. Jednym bardzo śmiesznym gimmickiem tej walki, przez który właśnie umrę, jest to, że jak zabijemy skeleton lorda, to wstaje on pewną grupę szkieletów wokół. I ta grupa szkieletów potrafi być bardzo nieprzyjemna, jeżeli nie mamy jakiejś sensownej obszarówki, a my akurat takowej nie mamy, więc łatwo, fajnie i przyjemnie będzie. Dobra, jestem tutaj. Gdzie ja się wyjebałem? A, już pamiętam. Aczkolwiek wszyscy przeciwnicy... Tutaj właśnie nie do końca tak to działało, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale każdy z tych skeleton lordów miał, powiedzmy, swój własny pasek nad sobą, powiedzmy, tak? Więc ten na dole ma ci pokazać progres u całego bossa, taki jakby. A każdy z nich ma swój własny, jakby. Część bossów, którzy są na przykład podwójni, jak nie wiem, Ornstein, Smog, coś ten deseń, tak, oni często mają pasek jako tako. Każdy dla siebie. Chyba tym razem już nigdy jak ostatni idiota. Na szczęście mimiki są tyle zabawne, że można je tak obiegać, jeżeli mam dobre wyczucie miejsca. Jeżeli nie padnie, to pasek dalej nie będzie jeszcze puste. No bo, well. Jeżeli chcemy być precyzyjni, to pasek pokazuje nasz, tak jakby, progres w walce z lordami szkieletów, tak? To nie jest też szkieleton lord 1, szkieleton lord 2, szkieleton lord 3. Zwłaszcza, że akurat ta walka jest o tyle specyficzna odnośnie tego, co mówiłem, że nawet jak zabijemy całą trójkę, to tutaj jest raptem, z tego co pamiętam, połowa paska. Nienawidzę czasem tego, jak te animacje się psują, Jezu Chryste. Tam tak naprawdę pasek będzie pusty dopiero jak zabijemy też wszystkie małe szkielety. Więc podejrzewam, że to też może mieć przynajmniej jakiś związek z tym wszystkim. Może też przy okazji było to zrobione na tej zasadzie, żeby nie spoilować, że są małe szkielety i w ogóle. Nie mam pojęcia. Podobnie w sumie zrobiono z tymi, jak one mają. Z gargulcami. Bo przecież gargulce też miały wspólny pasek. Jezu. Czemu te szkielety nie mają animacji? Kiedyś miały. To jest najgorsze. Ja jestem pewien, że te szkielety miały kiedyś normalną swoją animację wstawania. O właśnie. Więc czemu teraz nie wszystkie mają? I ten stanie bez. O nie, nieważne, ten stanie z. Nie wiem, nie rozumiem. Dosłownie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dobra. Tutaj na końcu jest bodaj albo... Na pewno coś do piromancji. Pieścień wiedźmy. On skracał czas rzucania piromancji, czy je wzmacniał? Znacznie wzmacniał piromancję.
Czysto teoretycznie jako mag też możemy rzucać piromancję, jeżeli akurat spełniałem w Mug Faith, bo to jest jakoś tak, że piromancję skalują z jednocześnie i z Faith i z Inta. Czemu usiadłem? Znaczy, czemu odpaliłem ogniska, czy nie usiadłem? To mnie zastanawia. No i dobra, czas na najlepszą zabawę mojego życia. Smoldering Lake. Zabawa jest z dwóch powodów. Pierwszy to nieszczęsna balista, która właśnie do nas strzela. A drugi teraz wynurzy się ziemi. No, złe przeżycie odnośnie mojego obecnego położenia. Jop. Eftos? Dobra. Teraz pozwólcie, że zastosuję strategię pod tytułem 500 000% sera. Bo ten wąż jest przeciwnikiem jako tako. A stojąc tu, gdzie stoimy, strzela w niego balista. A on jednocześnie nas atakować nie będzie. Więc poczekamy sobie chwilę. Mi się nigdzie nie śpieszy. Balista nas tu nie trafia. Wąż obrywa. Czy to nie idealne rozwiązanie? To powinien być ostatni hit, jeżeli dobrze myślę. Łatwo. Dostajemy Lightning Stake, czyli Lightning Speed rzucany w ziemię obok mnie i Ender Boneshell. Czy to w ogóle było zaplanowane przez twórców? Zależy o co dokładnie pytasz. Czy było zaplanowane to, że można tam stać i nie dostawać obrażeń? Nie jestem pewien. Czy zaplanowane było to, że wąż dostaje obrażenia od balisty? Zakładam, że tak. Zwłaszcza, że walka z nim normalnie jest bardzo upierdliwa. To po pierwsze, a po drugie, gdyby nie chcieli, żeby wąż dostawał obrażenia, to by ich nie dostawał. Takie jest moje zdanie. Wiem, że to może lekkie, powiedzmy, nadużycie, ale no tak mi się wydaje po prostu, że gdyby nie chcieli, żeby dostał obrażenia, to by ich nie dostawał. I tyle. Jakie mam materiały do upgrade'u? Tylko tego. Mogę sobie ulepszyć na pewno broń na plus. Kurwa! Brakuje mi jednego level 4, ja najtrzadę, żeby ulepszyć na plus 4. Znaczy na plus 5. Chyba, że ja już mam. Wytaknę sobie z tymi duszami. Bestia nie napada. To podejrzewam, że ta część mogła być niekoniecznie taka w 100% przemyślana. Z drugiej strony, gdyby im to przeszkadzało, to nie wątpię, że po prostu by to naprawili, na przykład, że tam nie ma tej skały. Albo że wąż się chowa, jeżeli przejdziemy tam. Jedno z dwojga. Naprawdę wystarczająco dużo możliwości, żeby to zablokować. Więc gdyby im bardzo, ale to bardzo zależało, żeby się tego nie dało robić, na pewno by się tego nie dało robić. Proste. A że wszyscy o tym wiedzą i nic nie zostało z tym zrobione przez ładnych parę lat, to wydaje mi się, że to jest ok. Właśnie, jakie mam spele możliwe do zatunowania? Hehe. To mam inne pytanie, lepsze w takim razie. Możemy dać parę tą w piromancji. A i nauczyć się piromancji. Na razie możemy się niestety nauczyć tylko tych naprawdę absolutnie prostszych. Bo większość z nich wymaga też faith, jakby nie patrzeć. Facet mógłby mi się przydać akurat, biorąc pod uwagę, gdzie idziemy.
not be gone for long. And będzie nazwa wyjebane. To też jest opcja. Kozuki-san mówi, no gdyby twórcom jakoś to bardzo przeszkadzało, to pewnie to zablokowali, tak? Dobra, wywalę sobie Heavy Sorrowa i wrzucę Flash Sweater. I przy okazji ja na tą rękę dam. Tylko pytanie, czy ja mogę to zrobić w ten sposób? Tak, dobra. Ciekawe na ile to zwiększa naszą odporność na ogień. Jakieś 20%, więc całkiem solidnie. Chyba 25, jeżeli dobrze myślę. Albo coś bardzo blisko 25. Jest całkiem solidnie i rozsądnie. A jako, że mówię, akurat planuję iść gdzieś, gdzie odrobina ognia będzie używana, to przy okazji może sobie przypomnę, że jestem magiem. Co sądzicie o tym, że przypomnę sobie jasnych szczerze, że jestem magiem i powinno się korzystać z magii, a nie bić się mieczem? Będzie to mieszane, czy nie? Nie. No to biegnę dalej. W początku, jak tu podejdziemy, to nic nie ma. A jeżeli podejdziemy odrobinę bliżej, to demon stanie. A ja sumując, otrzymuję całkiem sobie inne obrażenia od magii. Na szczęście mam w miarę ograniczony zasięg, więc jeżeli będziemy trzymać się na dystans, to powinno być ok. Pojedziemy na dystans. Kolega próbuje do mnie podbiec. Na szczęście się aż tak bardzo tym nie przejmuje. Dobra, a propos czaru spoceńca. Teraz może mi się przydać. Tak na wszelki wypadek generalnie. Nie rzuciłem go, bo wcisnąłem ten przycisk. Wiesz co, daj mi to. Tak powinno ono dość długo zbuffować. Parę ciosów może sprawić, że demon się zestageruje. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Chyba teraz musimy się jednak trzymać w miarę na dystans. Żeby nie oberwać przypadkiem którymś z tych. Przed tym najlepiej stać odpowiednio daleko. Żartowałem, bo to też przenika przez ścianę jak wszystko inne w każdych Dark Soulsach. Wyobraźcie sobie taki, który nie przechodzą przez ścianę. A dobra, to jest atak tegoś, to chyba ja. A bo i nie, bo jestem wystarczająco daleko, żeby mi nic nie zrobił. Mało. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz wybuchnie, ale potem wybuchu jest zestagerowany. Więc generalnie, gra z magiem ta walka jest idiotycznie prosta. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jest w bardzo dużym skrócie opisane w życie gacza w Dark Soulsach. Granie magii sprawia, że część walki jest idiotycznie prosta, a część walki jest kompletnie niegrywalna. No dobra. Ja nie, jeżeli chodzi o demoniczne ruiny, to jest jeszcze tutaj odzaj obu rzeczy do zrobienia. A więc jeszcze przez chwilę raczej nie będę stąd wychodził. Nie już kim gaś w Soulsach. A w tym przypominasz sobie, że zazwyczaj nie masz estusów, żeby całą lokację czyścić magią, a jednak większość lokacji się przychodzi powiedzmy na raz bez odpoczywania. A bez na tyle częstego odpoczywania. Take nourishment from the sovereign souls. Jeszcze przynajmniej dwa. Jezu, przeraża mnie, że ja w Dark Soulsach trzymam dopiero 49 poziom, naprawdę. Myślałem, że będę jakoś znacznie wyżej.
Tak, w Syndesach mana się odnawia, przy czym wiadomo, no Syndesy z definicji będą już modem, tak, wiadomo, inne rzeczy, to nie to samo, jada, jada. Znaczy, nie mówię, że Syndesy to zły mod, zresztą Oxide pewnie potwierdzi, że ten mod jest całkiem spoko, bo z tego co pamiętam Oxide Syndesy. Ale trzeba jednak się liczyć z tym, że jest to inne doświadczenie, tak? Niekoniecznie gorsze, lepsze... Ile? Ja właśnie straciłem 90% HP na tym, że on nie jest mydną końcówką spela. Nie jestem w tej lokacji na złym etapie gry, żeby nie było wątpliwości. Dawno nie było Dark Soulsów 1, czas to zmienić. Jezu, widzę tutaj te plamy krwi i się zastanawiałem, czy ktoś po prostu mnie tutaj zinwajdował i mnie zabił. Bazyliszki. Ej, ostatnio umarłem od śmierci. Przez spadek. Ostatnio umarłem od śmierci. Shonji Fardo i 2000XX. Nie ma tak jak kapitan oczywisty uderzający po raz kolejny. Ale szkodzi, że ten spaść Jezu Chryste. To jest tak kuszące. Jak mogę tam nie spadać? Czemu nie zgadzałem tego przedmiotu wcześniej? Czerwony czang. Jezu. Ludzie mi tu czanki dają, a ja cały czas chodzę z halabardą plus 4. Ostatnio umarłem od śmierci, tak, dokładnie to powiedziałem, a o co chodzi? W czym problem? Ja chciałem powiedzieć, że umarłem od spadku, ale powiedziało mi się to, co mi się powiedziało. A, to jeszcze raz, jak się stąd schodziło? Bo tam nie było żadnego przejścia, dobrze widziałem. Te korzenie są tak poplątane. Można umrzeć na śmierć, ale od śmierci. Słuchaj, jak chcesz, to wszystko się da. YOLO! Jest. YOLO! Wyzwałem spadł. Jebany krystalizat. A, ode mną coś chodzi. Chyba tak. Well done. Heal. To była Davinka? Tak, to była Davinka. Minions. Skoro już mowa o kasowaniu. Jestem bardzo skrzywiony, bo teraz śmierć mi się będzie kojarzyła dosłownie tylko z Minions. A to ten co spadł, dobra. Nope. Śmieć to. O Boże, nie. Tu gdzieś był jeszcze jeden i chcę go zabić, zanim spadnę. Nie powiedziałem, że chcę umrzeć od niego. Chcę go za. Ja się wpierdolę w chmurę śmierci. I o dziwo to przeżyję. Okej, okay, tu jest dabinka. Czy pod dabinką są bazyliszki? Na chwilę obecną nie widzę, ale jak tylko na nią wejdę, to pewnie będą i to jest najgorsze w tym wszystkim. Na bajolo, schodzimy. Póki można. Póki nic mnie kurwa nie goni. O. Jak to było? Zejdę sobie bardzo grzecznie i kulturalnie i będę miał wyjebane wszystkiego goniące mnie bazyliszki. Ha, ha, ha. Po czym na dole przyjebie mi jakiś grzyb i umrę. Ha, ha, ha. Ha. Ale zaraz będzie wesołe do Exosu 2. Czemu ja sobie robię to, co robię, czyli przychodzę tutaj? Zwłaszcza przeraża mnie to, biorąc pod uwagę, że Dark Souls 1 nie ma opcji Homeward Bona do Firelinka, a czasem by się bardzo przydał.
Ej, kurwa, te grzyby mają dużo HP pomocy. Boję się tych grzybów, które mają ile HP. Zwłaszcza, że moja dzidę laserowa nie atakuje w dół praktycznie. Zatowałem moja dzidę laserowa. Oksajt nie kłamał, one biją za pół mojego HP. Chcesz może spaść? Dziękuję. Czy on ma jak do mnie wrócić? Znaczy, ja powiem w tej chwili szczerze. Największą ochotę miałbym w tej chwili na to, żeby móc jakimś cudem dojść do dowolnego ogniska i tam to już niech się dzieje wola nieba. Ja jak stąd spadnę, to umrę, ale teraz to już chyba nie ma wiele do gadania. No i pamiętam, teraz to zdecydowanie nie wygląda, jakbym miał wiele do gadania. Gdzie tu jest przejście? Jakikolwiek, dobra, tutaj jest coś. Foggate! Dajcie mi go kliknąć! Dobra? Jest okej, okay. Wszystko jest okej. Okay. Ja żyję. Czy on mnie gonił? Nie, zostawił mnie. Ale idealnie. Ido. Zostaw mnie. Ash Lake. Popielane jezioro. Wiecie, jakie to dziwne uczucie, kiedy wchodzi się do lokacji w Dark Soulsach, w której jest muzyka? Człowiek też się niepokoi, czy coś jest nie tak. Ale bym sobie dał plus do siły. I teraz najgorsze jest to, że jeżeli ma być w 100% szczery, to kompletnie nie kojarzę, co w tej lokacji jest ciekawego do zgadnięcia. To wygląda kompletnie, jakby lewitowało ze zbugowaną teksturą w powietrzu. Nawet jeżeli zdaję sobie sprawę, że to jest jako taka woda. Ale wygląda jak wygląda. A wiecie co, jest chyba najlepszą część Jotrowskiego. Trzeba będzie znaleźć jakiś sposób, żeby wejść na górę. Bo wciąż nie mamy możliwości cofnięcia się teleportem. Tam jest hyderka, z hyderką nie chcemy się użerać. Chyba spodziewałbym się, że w tej chwili będzie nas maszotować. Więc pytanie, na ile ona chce. O mój Boże, ona chyba nas chce. Smocza łuska. Nie no, jeżeli jest z tej strony, to mi nic nie zali, prawda? Ona mnie chce. Ta głupia szludwa mnie chce. Okej, okay, zanurzyła się. Co jest dla nas pozytywem. Okej, okay, że... Monka Giga?! Nie będę kłamał, to jest pierwszy raz, kiedy widziałem, że Hydra coś takiego zrobiła. Holy fuck.
Tutaj jakiś przedmiot sobie lata i mnie to bardzo niepokoi. Fajna smoczołuska, nice. Smoczołuski, poprawcie mnie, wydaje mi się, że są do tego, że są do ulepszania smoczek broni, ale głowy nie dam. Do, a nie chcesz mi dać spokój na chwilę? Ja tylko sobie przebiegnę. Ale chyba nie, nie da spokoju, co? Nope. Fuck. Może gdy nie pół HP, ale to też może. Chyba, co się tutaj działo? Co się tutaj działo? A, wiem. Tak, smoki, kurwa. Szkielety lordowie siedziały. Na szczęście mogę teraz powiedzieć jedną prostą rzecz. Chodź, zaprowadzę cię. Znam skrót. Znaczy, zaraz się przekonamy, czy znam ten skrót, czy już zdążyłem zapomnieć, gdzie on jest. Nie, on tu był. Au. Ale już tak plecy. Ej, dobrze widziałem, że to jeszcze jeszczurka była. Ona mi po prostu ostatnio uciekła. A teraz to już w ogóle się wzięła i głupi rejsa jej rozwaliła. Holy fuck. To ja właśnie robię coś bardzo głupiego? Okej, okay, nie robię czegoś aż tak głupiego, jak myślałem, że robię. Let me in. Od razu na wejście jest susik. I gdzie są moje, te, moje dusze? Halo, moje dusze? Czy znowu mi ktoś zabił? Nie, tam są, dobra. Tutaj jest tak fajnie, jak się ma coś naprawdę silnego, obszarowego. Jezu. Generalnie też przyznam się bez bicia. Jestem osobą, która bardzo nie lubi ganków wszelkiej maści i nie potrafi sobie z nimi radzić w żaden sposób. No ja sobie mówiąc, czy widzicie, jak squishy są te szkielety lordowie? Znaczy może nie wszystkie, ale... Au. Zwiedziłem trochę? Ale tylko drobinkę, nie przejmujcie się. O mój Boże. Nie. O nim przerwa, jest to co? No! Jezu! Trzęsiawa. Bo u mnie skeletony w każdej jebanej grze. W każdej. Nie no, w trójce nie są aż takie złe. Ale trójka to wyjątek od reguły akurat pod tym względem. No dobra. Ostatnim razem zostałem brutalnie zaskoczony. Tym razem się nie da. Słynne ostatnie słowa. Wiecie co? Czekajcie. Po coś to mam? Jeżeli teraz umrę jakoś na hita albo coś, to zacznę się martwić. Bardzo się martwić. Aż nie ukrywam, że ten bąk wciąż może mi trochę robić, ale... Okej, okay, to od razu mi zadaje. Czemu ostatnio to mi źle zadało? Chyba spierdalek. A mi, żeby nie było, ja sobie zdaję sprawę, że ostatnio miałem brak tego buffa, powiedzmy, tak? Ale ekran nie zmienił. Okej, okay, teraz już jest. Teraz już na pewno jest. Postraciłem. A wydawało mi się, że zmieniałem. Dzięki.
Dobra. Teraz co ja mogę z wami zrobić? Możesz się kiedyś nauczyć robić seanse w Elden Ringu, czyli rolować w kierunku ataku, żeby mieć lepsze możliwości wykorzystania ataków. To jest poison, który przechodzi przez ścianę niestety. Ja nie by się ktoś pytał, to te ruiny, w których właśnie się znajdujemy, są w 300% opcjonalne jako tako i przychodzenie tutaj jest absolutnie... Nie ma tej dosłownie nic, co jest konieczne w żaden sposób. Ty kurwo. Wiedziałem. Wiedziałem, kurwa. On za szybko to robi, żeby dało się dwa razy go... Jezu, a to po. Au! Au! Dobra, mamy to, spokojnie, jest fajnie. Wszystko jest fajnie. Chciałbym duże odłamki w tej chwili dostawać, a nie małe, spada. Teoretycznie mogę wykorzystać małe wciąż na tego. O. Wciąż mogę wykorzystywać małe na Pyromancy Flame, ale nie jest to optymalne rozwiązanie, że tak powiem. No nie wiem, się tego spodziewać. Możesz zejść mi w głowę, proszę, zanim umrę. Dziękuję. Nie wiem, czy one nie plują ogniem, tak by the way, więc trzeba to uważać. Au! Kopać nie chciałem kopać. Czy to jest ściana niewidzialna? Nie, to nie ma ściany niewidzialnej. To jest za to bait najczystszej postaci, dlatego tam nie pójdę. Przez to chciałem powiedzieć, że zrobię to, ale stwierdziłem, że może jednak lepiej nie. Jeżeli nie chcemy tam skakać, to możemy sobie tutaj zejść, ale tutaj będą te piromanskie szlurwy, więc się splash sweatuje. Zwłaszcza, że jest ich tu sztuk parę. Au. Au. Najgorszą częścią używania się z nimi chyba jest to, że one są niezwykle wytrzymałe jak na ten etap gry. A też chciałbym zauważyć, że Demon's Souls nie są lokacją, powiedzmy, do której się jakoś powinno później iść. Jezu. Au! Dobrze, już się chowam, jezu. To jest strasznie dużo tego wszystkiego. I fakt, że one mogły robić kolejne te kuloognia zwisające w powietrzu, wcale nie pomaga. Tak absolutnie nie pomaga. Czy tutaj się gdzieś indziej wchodzi? Nie. Tutaj po prostu ten odłamek leżą i można było wcześniej tutaj zejść. Wow, 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 wow! Kolego! To koniec, głupia kurwa, to ja, teraz ja mam wysoki grunt. Satysfakcja. Jezu. Kiedyś pamiętam, że było tak, że jak przychodziłem do tej lokacji, to dosłownie sobie odpalałem zawsze na drugim ekranie mapę, tylko po to, żeby się to jakoś kompletnie nie popierdolić. Czy na świecie coś wisi? Nie. Głównie przez to, że ta lokacja ma sporo jakichś takich pobocznych przejść. Nie powiem, że labiryntów, ale no właśnie jakichś takich nieoczywistych rzeczy. Dobra, weź sobie spadnij. Tutaj chyba jest wąsze, dobrze kojarzę. No i dobra. W
tę stronę to wsio będzie. I teraz, o, dużo odłamek, nice. Będę tylko teraz pytanie, czy się w tę stronę szło, czy się w tę stronę szło? Znałem, że szło się i tu, TBH. Tutaj coś będzie, prawda? Tak. Gówniak już do mnie biegnie. Pięknie śwituje przez ścianę. Dobra, czas na absolutny brak zabawy jakikolwiek. Pozwólcie, że to otworzę. Tutaj kolega się bije. I to bardzo nieprzyjemny kolega. Z którym nie do końca chce się bić tutaj, TBH. Kolego, chcesz do mnie przyjść? Nie chcę się z nim bić w ciasnych korytarzach, gdzie bardzo łatwo jest obić broń cokolwiek. Dobra, jak on atakował? O, tak atakował na pewno. Próbuję sobie przypomnieć jego moveset, żeby móc go spadować potencjalnie. Tak, 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 dobra. Tak. Tak. A, tak na pewno, nie? Czemu to się dzieje taka zmiana, kiedy próbuję parować Bucknightów? Ja wiem dokładnie dlaczego tak się dzieje, bo jak źle spaduję, to robię paniczne dole, na których jestem łapany. I najgorsze jest to, że człowiek tak po fakcie sobie uświadamia. Boże, ale to było głupie. I ja sprzed chwili nawet bym się z tym zgodził. Ale jednocześnie ja sprzed chwili mam wyrobiony taki nawyk, że obezwałem to muszę zrolować do bezpieczeństwa. Dobra. Wycisz, wycisz, odcisz. Dobra. Podejście numer 2. Wow, 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 wow. Spokojnie, nie rzucajcie mi do wody. Chciałbym, żeby ta Hydra się nie aktywowała na Grecza. A, aż tak dobrze to nie ma. Hydra to jeden z tych przeciwników, z którymi kompletnie nie umiem walczyć w Dark Soulsach. Powiem szczerze. Ile razy bym nie próbował, to zawsze kończy się dokładnie w ten sam sposób. Dobra, tym razem przez speedrunway nie będę patrzył, czy może nie robić czegoś głupiego. Teraz na pewno strzela, to słyszę. Jeżeli spróbuję przeskoczyć tak jak ostatnio. To chyba po prostu. Wow! Wow! Ona zadaje obrażenia jak spada. Tego nie przewidziałem. Tak samo jak nie chciałem skakać tutaj. Dobra, dajcie mi zgadnąć moją duszę. Nie wiem ile ich jest, ale je chcę. Nie ciebie! Jezu, nie ciebie! Właśnie, wydawało mi się, że mogę zablokować jeden strzał i miałem rację. Więc to chyba będzie najbezpieczniejsza opcja, żeby tędy przebiec. Jeżeli Hydra nie zdecyduje się wykonywać ataku. Ale pięknie klipuje. Ja się tutaj sklipowałem w śmierć. O nie. O nie! Ja to widziałem. Monka? Monka Giga?
Dobra, this is fine. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Miss Cozy? A czy ja po prostu tutaj spadłem? Wyśmienicie, żeby nie rzucać wybornie. Czemu mam wrażenie, że ta chyta mi teraz przyjebie? Cześć, chyta. A co się właśnie stało? Czasem myślałem, że tu może jest ognisko, ale nie to razem. Nie, o takie też na pewno da mi spokój, prawda? TF. Momentami ma wrażenie, że naprawdę igram z losem, tak sobie biegając po prostu. Fuck! Dajcie mi dwójkę z powrotem. Idę najebać kieletą. Aż mi się przykry zabiło po tym, co właśnie zobaczyłem. Będę musiał sprawdzić teraz, jak zabiję skeleton lordsów, czy ten. A jak na nich, znaczy jedno na nich, na Bone Wheeler, a jak działa tarcza w tej grze. Bo zależnie od gry tarcza na Bone Wheeler działa albo zajebiście, albo praktycznie nie działa. O, dużo rzeczy w tym chunk. To jest dużym pozytywem. Było warto. Dobra, dawać mi to. Otwierać. Idę i najebać. Łatwo. Łatwo. Oho, zaczyna się. Schowam się tutaj, tutaj powinien być bezpieczny. Powiedziałem coś. Dobra, dwa bonu jest. O Jezu, ile ich tu się zrobiło! Molka giga! Chcę moje dusze. A chcę się uleczyć. Zanim przyjdzie tchła za 70 szkieletów. Na szczęście to nie są te szkielety, które są przez nekromantów z krzyża. O Jezu, tutaj jest jeszcze więcej! Przynajmniej ten Twin Blade ma w miarę rozsądny ten atak na dwójce, przez co mogę je zdejmować więcej niż po jednym naraz. O Boże, aż mi idealnie wyczuł. Moment. Najbardziej się boję tego, że jak zabiję w skeleton Lorda, to że zaraz się pojawi kolejne stado Bone Willy. Powiem więcej, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem. Jasne mówiąc, Sevik pewnie by bardziej kojarzył to niż ja, bo on to bardzo intensywnie nadużywał. Zresztą memy z Soul Memo wersji się nie wzięły bez powodu. Ale wydaje mi się, że tutaj da się dostać jakoś albo pierścień dla maga, albo Soul Speedy z NNG+.
I ludzie robią to poprzez używanie bonfire aestheticów na tym bossie. Dobra, nie chcę cię bić, jak masz jeszcze tleszki, ale to wiesz. Au! Dobrze, już dobrze, no. Ach. Czyli dostał już sam ten lord. Prosto co przedwie, oczywiście. No on jeszcze żyje! Jezu, ja myślałem, że on już padł. Mam nadzieję, że nie przedwie żadnej bombili, bo będę zły, smutny i niezadowolony. A powiem tak, wezmę tarczę. I zobaczę, co on tam skrzesi. Widzę zwykłe, widzę zwykłe. Nie, chyba same zwykłe skrzesił. Znaczy zwykłe, widzę, że część z nich ma jakąś koronę, tak, ale dla mnie to wciąż się liczy pod kategorię zwykłe, które nie są bonus skeletonami. Skeletonami, ja nie umiem mówić. Jedyny problem z nimi jest taki, że jest ich 5, ale to nie jest coś, czego nie da się obejść. Powiedziałem, że to nie jest coś, czego nie da się obejść. On mnie... Mam dziwne wrażenie, że to mogą być te szkielety, które parują. I to mnie bardzo niepokoi. Dobra. Zostały dwa. Jeżeli teraz umrę, to jestem kompletną lecie Majdu i nie umiem grać Soulsy. Powiedziałem coś. Łatwo. Nigdy nie grałem w niełatwo grać Dark Souls 2. Dusza lorda szkieletora. Jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tu było przejście dalej. Dokładnie rzecz ujmując, to tutaj. To błagam, powiedzcie, że tu będzie ognisko, bo jak nie, to będzie mi smutno i przykro. Jakby nie chcę się cofać specjalnie po to, ok? Czas ahead, default side jumping. Gry 8, bosiem 8. Aczkolwiek jestem nieżywym, że przynajmniej ja sobie próbowałem tutaj wskoczyć. W sensie na most i się przez to kompletnie wypierdoliłem. Left, front, right. No co ty kurwa nie powiesz? Mam mało HP, więc będę schodził po takich drabinkach. W nocy jest ciemno. Ludzie umierają, kiedy się ich zabije. O mój Boże. O nie. Tam jest ognisko. Za co ci znów? O nie. Nie byłbym na tle upośledzony, żeby umrzeć od tucizny, zanim dojdę do ogniska, prawda? Wyobraźcie sobie. Umrzeć teraz. Zanim zdążyłbym odpalić ognisko. Po śmierci ludzie nie żyją. No nie, nekromanta by się z tobą nie zgodził. To było śmieszne. Masz inną definicję śmieszności. Dej. Ludzie po wypadkach już nie. Oh no. Więcej deksa! Więcej! 40 siły, 40 deksa! Jezu Chryste, Hades Valley. Hades Valley to jest miejsce, które jak widzę, to mam ochotę zakończyć streama losowym przypadkiem. I te pola stucizny, które są tu wszędzie, nie mają sobie absolutnie nic wspólnego, przysięgam. Zwłaszcza, że ta tucizna odrobinę na nas zostaje, tak jak widać. Siema. Sprzedaję rzadkie kamienie.
Co ona nam sprzedaje? Zwykłe te shardy. To jest jakieś absolutnie gówno. Absolutne gówno. Pamiętaj, gdybyśmy potrzebowali Titanite Shardów, to jest to osoba, do której możemy się udać. Generalnie nie potrzebujemy Titanite Shardów, więc nie jest to osoba, do której chcemy się udać. A propos, ile ja mam czanków? Jeden. Potrzebuję chyba czterech teraz. O Boże. Ja już widzę tę lokację, już nie chcę iść dalej. Pomocy. Generalnie Elfin Peak jest bardzo nieprzyjemny do zwiedzania przez to, ile jest to trucizny. Jest najchętniej to bym ją po prostu olewał na wszelkie możliwe sposoby, aż tak dobrze to nie ma. O-o. Aż tak zastanawiam się, co on dokładnie robił. On do mnie podejdzie, czy mnie będzie rzucał po prostu? Będzie mnie rzucał. No psz. A i twój. Aha, spadłem. To znaczy, że zaraz znowu będę tutaj intensywnie. No powiem wam, że zwiedzanie Elfen Peak to jest kompletne raczydło. I ja bardzo często wychodzę z założenia, że po prostu tutaj nie ma sensu się leczyć od tutki, tylko liczyć się z tym, że to jest lokacja, którą się zwiedza będąc za tutem. Przynajmniej te części, które tutaj są takie, jak na przykład tutaj. Że po prostu wchodzi się, zbiera się wszystko co trzeba i zaraz się wychodzi po zużyciu wszystkich estusów. Bo w Dark Soulsach 2 jest ten problem, że trucizna trwa relatywnie krótko, ale za to bije mocno, tak jak widać. Już kiedyś wstał. Au. Czy ja to przeżyję? Nie, ja tego nie przeżyję. Jest bardzo przyjazną lokacją do zwiedzania. Holy fuck. Kiedy ostatnio widziałem tak przyjazną lokację do zwiedzania? Znaczy, powiem szczerze, że zależnie od tego, co akurat chcemy zrobić, to trucizna z DS1 może być lepsza o tyle, że czasami no po prostu możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że chcemy sobie trochę pozwiedzać, tak? I wtedy to, że coś nam zadaje jeden obrażeń przez 10 minut nie będzie stanowiło problemu generalnie, tak? Aby teraz to on ma high ground. Ale ja będę miał na to wyjebane. Żeby mieć high ground, musiałbym z niego skorzystać. To go nie zabiło. Interesujące. Czemu ja mam dwa bomb? Szeldy. Czy gdzieś było sporo co dziwne, to jest jeden oprócz Bliad Town. Trucizny per se wydaje mi się, że au, że nie. Au. A, tutaj mamy tutaj. Ej, widzieliście to? Ja tylko chciałem swojej duszy zebrać. Potrzebuję dorosłego. Dosłownie w tej chwili potrzebuję dorosłego.
Dobra, wiecie co? Wiecie co? Ja po prostu włączę swoją ostatnią szarą komórkę w tej chwili. A to mnie wraca niestety tylko do tego, do ostatniego ogniska. Nie, ja stąd wychodzę. Ja dosłownie, żeby nie rzec, wręcz literalnie wychodzę stąd. Myślałem, że może pójdę do smoka i z niego miecz zgarnę, ale stwierdziłem, że nie, jebać. Chcę mieć chociaż trochę zabawy dzisiaj. Nie, nie, spokojnie, jeszcze nie kończę. Chyba, że macie jakieś tam plany na w miarę najbliższe godziny, no to też ten... Dajcie znać, to najwyżej, że rzeczywiście skończymy szybciej. Bo wiadomo, no nic mu jestem dla siebie, jakby nie patrzeć. A teraz czas na najważniejsze pytanie. Jak się wychodzi z The Great Hollow? I nie, śmierć nie jest odpowiedzią. Bo śmierć mnie w tej chwili cofnie do Great Hollow. Bo to najgorsze jest to, że te głupie grzyby dają mi tylko 50 dusz w tej chwili. O Boże. Nie wykluczam, że sam będę chciał jakoś o 20 mecz pójść oglądać, ale te dzisiejsze mecze, powiedzmy, niespecjalnie mnie rajsują pod względem tego, kto gra, więc nawet jeżeli są to... No tak, jutro tak, ale jutro z drugiej strony ja nie streamuję, więc to bardziej pytanie, jak Sebik się zapracuje na to. Nie kojarzę, żebym mówił, że ten, że odwołuje streama czy cokolwiek. W ogóle wyobraźcie sobie zrobić takiego wspaniałego bossa, w którego głównym gimmickiem jest to, że skacze się po takich korzeniach jak tutaj. A potem stwierdzić, że jest aż tak absolutnie kurwa chujowy, że trzeba przepraszać za to, że się to... Ty kurwa grzybie! A potem przepraszać się za to, że się go zrobiło, bo jest aż tak chujowy. Miyazaki plus. Ja będę go jak zrobić. No to lepiej oglądać Civica. Nie no, jeden mecz się obejrza, a potem już nie będzie trzeba się przejmować. Proste. Z nieco bardziej poważnych spraw. Jak się stąd wychodzi? Jak się nie ma teleporta? Bo uważanie, że ja zawsze tutaj przychodziłem, jak już miałem Lost Vessel. Więc powrót stąd na piechotę może być ciekawym doświadczeniem. In before nie da się stąd wyjść bez Lost Vessela i właśnie się softlockowałem. Nie no, nie mogliby zrobić czegoś tak niemądrego. Jezu Chrysty, ta chmura naprawdę bardzo szybko tikuje tego def. Ja już się nie dziwię, że ostatnio się tak wyjebałem. Dobra, w górę, tutaj też w górę. Dochodzę za szerszem przed ogród. Znaczy, ustalmy sobie jedną rzecz, Sebastianie. To nie jest ta sama Hyda, która jest w ogrodzie. To jest zupełnie inna Hyda, zupełnie inne miejsce. To nie jest tak, że Hyda jest bossem i ona jest dosłownie jedna w całych Dark Soulsach jeden. Więc tutaj mogło zajść drobne nieporozumienie, że się tak do... Gro?
tej grze chodzi. Jezu Chryste. Jestem kukułku, podsadzam komuś zgniłe jaja, mówiąc za Game Dark Souls 1, zgadzam się. Holy fuck. Wracałem tu najlepszej lokacji w grze, Elfen Peak. Mam wrażenie, że której gry teraz nie odpalę, to będzie równie zabawnie. A już na pewno jak będę dalej rolował przez to cheatę, żeby być w niej kompletnie ujebany. No bo ważne pytanie, czy to na dole coś jeszcze leży? Oczywiście, że tak, ja pierdolę. Ech, jak już to cheatna, to cheatna jak jest. Umrę. Okej, nie umarłem. Fajnie jest, chociaż raz się mylić na swoją korzyść. Obraz. Powinno być fiknięte. A bez spierdalaj. Więcej Titanite'ów. Więcej Titanite'ów. Coś tu jeszcze leży. Dużo rzeczy jeszcze leży, w tym moje dusze. Nie, to nie jest tak, że w tobie obraz szwankował. Ja po prostu muszę ręcznie zmieniać grę. I to... Co to? Ha? Weź! Jedź dalej. Czemu też nie zmał 700 HP? Holy fuck. Chunk. Boże święty Chunki. O, Fragment Bench. Nice. To się akurat może przydać. To nie jest mimik. Kurwa! Za każdym razem się na tym łapię. W Dark Soulsach 2 da się zniszczyć niektóre skrzynki. O mój Boże, jestem martwy? Jeszcze nie. Ale zaraz będę. Nawet nie musiałem zakalić. Wszyscy już wiedzą, jak to brzmi. Mój stan absolutnego siadania mentalu. Nie ma stosów, więc chodzenie tutaj jest najgorszym, co mogę zrobić. Zdążę? Zdążę. Muszę wrócić się po stosy. Niestety nie mam żadnego pieśnienia, który sprawiał, że obrywam mnie od... Znaczy obrywam. Wolniej mi się stakuje trudka, więc... Muszę sobie radzić w mniej wykwintne sposoby. Anyway, wydaje mi się, że tego olbrzyma w ogóle da się pominąć, jeżeli się odpowiednio bokiem pójdzie. No najwyżej trzeba będzie się użalić ze szkietami. Jeszcze jak ta trucizna przestanie się stakować, to już w ogóle będzie super. Zdążę? Zdążę. Tutaj mogę nie zdążyć do... Jak spadnie do połowy, to spróbuję przebiec, powinno wystarczyć. Tylko pytanie, czy przy mnie będzie? Oczywiście, że będzie. Fuck! Czy będzie mnie gonił? To jest najważniejsze pytanie. Nie, zostaje mnie. Doskonale. Tutaj się zaczną trochę większe problemy. Bo są bardzo roznegliżowane sukwy. Zwane powszechnie piromantkami. Z tego co pamiętam, to ich fireballe zadają nieprzyzwoicie dużo.
więc radzę bardzo intensywnie uważać przy próbach bicia ich. Teraz panę sobie tutaj, to mi aż tyle nie zada. O! A, au. A propos, trochę mi się obrywało. A przez trochę mam na myśli trochę za dużo. Ona mnie pewnie zaraz znowu rzuci. Yep. Dobra, to teraz jak się do niej wchodziło? Chyba tamtędy. Czy to się dało rozwalić? Chyba nie. Nie, wydaje mi się, że to trzeba było otworzyć osobno. A, żebym się pięknie w to dolował. Na szczęście tym razem hitboxy nie dostawały. O. To mi wybuchnie na twarz. Wydaje mi się, że nie obedwałem dosłownie tylko dlatego, że byłem na koniec animacji wchodzenia. Bo nie widzę innego powodu, dlaczego miałoby mi to nie zdawać obrażeń. Chyba ta wajka otworzy nam drzwi tutaj. Ognisko. O mój Boże, ognisko. Dzięki Bogu za ognisko. Kopalnie. Co mi przypomina, skoro jesteśmy już w Hardware's Valley, to powoli zbliżamy się do największego absolutu game designu w Dark Souls 2. Znaczy level designu. Jedna z tych magicznych rzeczy, z których wszyscy zawsze się nabijają. I w sumie nie bezpodstawnie. Teraz tak, tutaj jeżeli się przejdzie, z tego co pamiętam, jeszcze nie wraca. Czekatki wchodzenia cieniem śmiertelnym. To jest bardzo trudny, ciężki i drażliwy temat, z którym bardzo warto uważać. A to cizna, czy zdążę stąd wybiec, zanim cokolwiek mi się stanie. Halo? Ale fajnie jest coś w jejce, nie? Holy fuck. Szczyt game designu. Sam bym lepiej tego nie zaprojektował. Nie, generalnie jeżeli wejdzie się tutaj z pochodnią, to coś widać, ale... Dobra, genialny, wyśmienity pomysł. Czas na speedrun. Kiedy ostatnie miasto się źle skończyło? Dobra. Teraz jeszcze ten kolega z wielkim młotem. O Boże. Au. Mam zawsze szczęścia. Mam też zmienione stosy. Nie zdążę, prawda? O Boże, i tu jest dwóch. To jest bardzo śmieszne miejsce. Pewnie dlatego, że zaraz się skończy moją śmiercią. Ja się mogę, tam też mogę. Jest to bardzo śmieszne miejsce, bo bardzo łatwo jest tutaj zostać otrutym. Po prostu wyzolowując się w jedną z tych... gównianych... O Boże! Oni nie stagerują, tak jak bym chciał. Au. Nie zdążę. Umrę. Nieważne. Zdążyłem. This is fine. Wszystko jest fine. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Aha. Aha. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że piromancja mnie dzisiaj absolutnie nienawidzi. Bo to już drugi raz, kiedy zostałem bardzo intensywnie zwanshotowany przez jakąś piromancję. Holy fuck. No dobra. Idę odpalić typ absolutnego końca zabawy. Nie przeszkadzajcie sobie.
Typ absolutnego końca zabawy sprowadza się do tego, że mam kompletnie wyjebany na przeciwników. W tamtym jebanym korytarzu. O Boże. I po prostu przechodzę tutaj. No i co, no jeżeli oznacza to, że muszę się z tym skurwysynem bić normalnie, no to... Znaczy normalnie, tutaj. No to... Well, będę. Nie mogę. Zabrakło mi staminy, żeby go zripostować, bo go tylko częściowo spadowałem. Dasz mi ją może blaj? Nie da nigdy nic, co? Nope. Ale jest to jego miecz. Więc jakby nam zależało, żeby nosić fajny Black Knight Sword, to teoretycznie możemy. Wydawało mi się, że w DS3 on też zadaje częściowo obrażenia od ognia. Musiałem się jednąć. Ale było warto. Dobra, teraz największy dylemat całej tej lokacji. Gdzie się dokładnie tutaj szło teraz? A, tutaj konszatuję. Jezu. Nie spodziewałem się, że aż tyle to zada. Jakby wiedziałem, że to będzie zadawać sporo, nie że aż tyle. A raczej jestem przyzwyczajony, że przeciwnicy mają za dużo HP po Elden Ringu. Więc kiedy nagle się okazuje, że mają mniej niż ustawę przewiduje, to dziwnie. A, dobra, co my tu jeszcze mamy? Ten kolega wstanie teraz. Przestań coś, Jezu. Dosłownie zdjął mi lokon, dlatego że wstał. Holy fuck. Jestem obecnie bardzo brutalnie memowany, mam wrażenie. Czy to na górze nie było ogniska w ogóle? Muszę pójść zerknąć, żeby nie stracić progresów przez swoją kompletną głupotę. Bo wydaje mi się, że było. Jeżeli będzie to, przynajmniej nie będę siadał, bo trochę pobiję rzecz na dole. Ale odpalić je zdecydowanie odpalę. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że... Dej. No chodź! Nie! Chodź! Fajnie będzie. O mój Boże, to nie wiem, nie. Lmao. Przestań! Z tymi jebanymi fireballami, Jezu. Najgorsze jest to, że czysto... O mój Boże. Ja właśnie próbowałem przeskoczyć. Znaczy nie próbowałem, ale to mi wyszło. Tytanit. A czy tutaj? Tak, tutaj coś na pewno było. Znaczy na pewno jest tu to i nie pamiętam, gdzie ta ścieżka prowadzi. Tu coś jest? Coś mogło być, ale najpierw chcę zejść do tego pokoju. Czy mogę blokować? Mogę blokować. Dajcie im być magiem czasem! Holy fuck, nienawidzę. Fajer. Okej, teraz to ja jestem fajerem.
Przykro mi, ale mój mieczet za szybki na takich flyerów jak ty. Titanit. Tutaj wydaje mi się, że jest książka do piromancji. Tak. Książka do najsilniejszych piromancji generalnie. Które nie są jakieś DLC-kowe czy inne tego typu rzeczy. Tutaj było ognisko, tak? Tutaj dobrze kojarzę. A tutaj nie wiem, czy tutaj nie był jakiś ten odłamek przypadkiem. Chyba nie. Tak samo jak nie wiem, czy tutaj kraść z tych ścian nie była zniszczalna. To nie. Jeżeli to nie były, to żadne nie było raczej. Jest na pewno ten mały gnojek. Chaos Gem. Zostałem mnie trochę ten odgłos, który słyszymy. Bo to ewidentnie wskazuje na to, że coś tam chodzi, tylko nie jestem pewien gdzie. A jednocześnie, jeżeli nie mogliśmy tutaj zniszczyć ścian, to znaczy, że nic z tej strony. To jest pod podłogą. Ale zaraz zejdziemy i się przekonamy, I guess. Bo to najlepsze, co możemy zejść. Nie, wydawało się, że tutaj było coś zniszczalnego jeszcze. Znaczy, na pewno jest tutaj coś zniszczalnego. Tylko, że to coś zniszczalnego jest... O, tutaj. Tutaj możemy sobie wejść na te kurwe syny! Tutaj mamy korytarz nienawiści. I mamy Estus Sharda, po którego wcześniej mogliśmy pójść. Au, zolowałem się tak przed imbecem. Hulala. Nie mogę. Z takimi umiejętnościami grania na dzwonkach to nie powinni w filharmonii zatrudnić. Zyń kurwa. Dobra, czy jeszcze raz, tamto strony, jak dobrze rozumiem, już nic nie ma, czyli mogę zejść na dół. Generalnie. Bo teraz, jeżeli coś będzie, to właśnie tu, tutaj. A i teraz... tędy... chyba? Nie pamiętam, skąd dokładnie przyszedłem, bo... tutaj bardzo łatwo jest się pogubić. Nie... A może to stąd było? Tutaj coś jest i nic nie widzę, żeby nade mną było. Właśnie chciałem powiedzieć, to brzmi trochę, jakby coś za mną szło. Fajer. Byłem pewien, że nie będę miał zasięgu na to, prawda, ale jeżeli miałem, to nie będę narzekał. Chyba on będzie true. Bo nie wiem, w stanie tak zrobić. Nice. Czy to coś było? Nie. Będą się teraz dość regularnie sprawdzać wszystkie ściany, bo mam wrażenie, że gdzieś coś będzie ukryte. I nie jestem dokładnie pewien, gdzie. Okej, czyli to wróciliśmy z powrotem do tego przejścia. Ktoś mnie tu goni. Tak, będę. Było szybko ode mnie. Ktoś mnie od tyłu bierze. Zolowałem się to, to też. Jestem w złym położeniu, bo jestem przy ścianie. Dobra, rada. Tu jeszcze jedna statua do zabicia. Najlepsze uważać głównie dlatego, że one nie stagerują praktycznie. Więc bardzo łatwo jest się dać się złapać na tym.
że wydaje nam się, że damy radę, ale nie damy rady. Ach, to iluzja. A i ten Black Knight się panuje. Pytanie, czy on będzie chciał do nas wrócić, czy nie? Chyba nie. Błagam, powiedzieć, że tamte skurwysyny nie będą mnie gonić. Dobra, nie będę nas gonić. Tutaj można sobie spaść, jeżeli ktoś bardzo lubi lawę. Nie zaskoczę was pewnie stwierdzenie, że nie lubię lawy. Wiecie, co za to wprost uwielbiam? Szczury. Forbidden pomidorowa. Nie, to jest ta pomidorowa z magii. Kolejny tam piromancji. To jak ktoś jest masochistą, to są rzeczy do zebrania. Jakby się ktoś pytał, tak żeby nie było wątpliwości. Z Slavsweatem wciąż dostajemy tyle, więc nie próbujcie samym tym. Lawa to niezwykle gorąca pizza. Te opcje jeszcze nie słyszałem. Tylko problem z tym określeniem dla mnie jest taki, że to by oznaczało, że powinienem chcieć lawę, a lawa nie jest czymś, co powinienem chcieć jeden. No dalej jest żyjący szczuras. A tam jest głupia kurwa, która nie będzie fireballami rzucać. Nie chcę, żeby głupia kurwa rzucała mnie fireballami. O Boże. Szczurze! Coś tam wiszą mi na sznurze. Co zupełnie jest. Ej, boloński akurat jest spoko. Chcę podejść na tyle, żeby się na niego zlokować. Bądźmy dobrymi magami. Tutaj jest jeszcze parę małych szczurków. Oczywiście przez parę mam na myśli zdecydowanie za dużo. Nawet nie chcę tego komentować. Ile razy się zablokowałem na tej kolejnej ścianie? Dobra, tu nic nie było. Tu nic nie było, to znaczy, że ta ściana będzie do rozjebania. Nie ta ściana? Ta ściana. To nie jest mimik, otwierać. Duże tytanity, ta ściana jest do rozjebania. Tutaj delikatnie spadamy, żeby za nisko nie spaść. I laska Izalith. Jeżeli dobrze pamiętam, laska Izalith jest najsilniejszą, jeżeli chodzi o skalowanie o jedu. Śmierć. Dosłownie. Ezu, ich HP. One ogólnie mają strasznie dużo HP. Jak na zwykłe batericzki. A, dobra. Podejść tu. Nie będę się bił ze wszystkimi naraz. Gdybym stał tyle w jedynce, to bym właśnie umarł. Na szczęście to nie jest jedynka. Scale, jakbyśmy chcieli ulepszać bronię z bossów. Nie wykluczam, że prędzej czy później sobie jakoś zrobię. Ale na razie jeszcze nie, ani nic, co by mnie interesowało specjalnie. No i dobra, teraz dwie rzeczy, które są bardzo zabawne i interaktywne, mnie czekają, niestety. Pierwszy z nich jest, jak tu zejdziemy w dół. Pamiętacie tego invadera, którego wcześniej spotkaliśmy? To teraz już nie jest invaderem, tylko po prostu jest NPC-em. Jest to, jest Zalik. Wow. Najgorsze jest to, że jego miecz całkiem rozsądnie go broni, Jezu Chryste. A jako mag będę przed nim zdecydowanie spierdalał, ile wlezie. I nie powinienem używać Great Heavy Solarowa, I guess. To zwykłego Gejsolarowa.
Au. Nie mogę się z nim tak tradeować. To na pewno. Olala. Najgorsze jest to, że od tego momentu już tak naprawdę nie będziemy mieli w ogóle tych ognisk. Czy ja właśnie wszedłem na granicę zasięgu jego agro? Well then. Jak ktoś lubi Junga Bunga i nawiązanie Dark Soulsu dwójki, to dostajemy film Ultra Geisselda i Black Iron Grey Shielda. Film Ultra Geisselda jest bardzo fajną rzeczą. Spójrzcie, jaki fajny. Gdybym miał 50 siły, a mam 11, to może bym go używał. Nie mam 50 siły, więc nie będę go używał. Aczkolwiek akurat nie wiem, w Dark Soulsach trójce nie mam nic przeciwko temu, żeby używać Ultra Geisseldów w tej czy innej postaci. Dużo gorzej jest z tym, jeżeli chodzi o time na to dwójkę czy jedynkę. Ale to też po części przynajmniej wynika z tego, że w dwójce jedynce okropnie wygląda atakowanie Ultra Geisseldów, bo go nie ma. In before, skill issue. Trochę tak, ale to inna sprawa. O tym się nie mówi. A to jest jeszcze jeden problem, który nas spotka po drodze. Black Knight. Siema. Z tobą też porozmawiam magią. Powiedziałem, że porozmawiam z tobą magią. Wiedziałem. Holy fuck. Cieszyłbym się, gdyby to był boss, ale to nie był boss. Ale czekajcie, tylko sobie siądę przy tym, przy ognisku jeszcze. Żeby coś do mnie przypadkowo nie podeszło, bo mam wrażenie, że to im się czasem zdarza. Jedenka, 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 dajcie jeden. Nie no, słuchajcie, tym razem na pewno uda mi się stąd wydostać. Nie, ja nie idę do tej chwili spiedzać. Ja teraz chcę iść z Blight Town. Może pójść do Depsów po Embera. Nie no, w sumie powinienem iść do Depsów, żeby ogarnąć jakieś takie, powiedzmy, rzeczywiście pokazywanie rzeczy. Bo skipowanie Depsów, o ile jest fajne przy normalnym przychodzeniu, bo przy okazji pomija się większość Blight Town. Ale w sumie... Może lepiej będzie, jeżeli ten? Jeżeli najpierw zrobię analny rodeo, a dopiero potem tego? A dopiero potem pójdę do Depsu, że muszę się teleportować w miarę sądnie? Może to ma więcej sensu? Bo z Depsów i tak bym wszedł do tych... Do tych dolnych rejonów Blight Town, czego nie chcemy robić. Tamten miecz Excalibur. A mniej, jeżeli masz na myśli Excalibur razem z kamieniem, w którym był wsadzony, to może i tak. Coś mnie zaraz od tyłu zajdzie i to jest najgorsze. O Boże. A tak, by the way, na bogów, jeżeli znowu z jakiegoś durnego powodu nie będę mógł wejść tutaj, to coś czuję, że mi się pewnie od solawka odpali. Zwłaszcza, że słyszę, że ten grzyb za mną biegnie. Prędzej czy później pewnie wrócę. Na razie o czymś takim nie myślę generalnie. A tu jest bazyliszek. Ej, grzybie! A prosił cię tu kto? You shouldn't have come here. Uh-oh. Granie ta halba zapki zdaje się całkiem spoko opcją, aczkolwiek ciągle jakby brakuje mi jakiejś takiej, jakby to ująć, szerokiej wersji ataku?
Oblącz heavy. Możliwe. Tutaj ma efekt, że. Nie, zawsze jak myślę o halabardzie, to właśnie o takim bardziej. O czymś takim. To nawet nie jest oblącz, by the way. Więc trochę mnie dziwi, że halabarda trzymana indynecznie zachowuje się praktycznie jak włócznia. Ale no, w jakimś tam stopniu rozumiem, że taki jest design. Po prostu przyzwyczajenie, tak? Że zazwyczaj działa inaczej. No przy czym jednocześnie ja bardzo nie lubię heavy ataków w DS1, bo są. Może nie tyle, że one są za wolne, co jako całość są za wolne, o tak powiem. Bo spójrzcie, teraz wykonamy L2 i trzymam cały czas do przodu. Bardziej chodzi o to, że po samym ataku recovery też jest dość długie. I to mnie chyba najbardziej boli, jeżeli chodzi o te heavy ataki. Tak samo jeżeli chodzi o Greatsword albo Ultra Greatsword w DS1, że też mam wrażenie, że one po prostu za długo się czeka, aż one będą z powrotem zdatne do użycia, że tak to ujmę. Co autor miał przez to na myśli? Okej, okay. Da się. Trochę ze spędu, ale się da. Powiem tak, ja dosłownie jedyne o co teraz proszę, to żebym był w stanie dojść do ogniska na górze. I się po drodze o nic nie wypierdolić. Kurwa. W tej części stwierdzenia oni się nie wypierdolić, nie za... O nie! Jezu. Czułem swoją śmierć nadchodzącą. Jezu, a propos śmierci. Czemu wychodzenie stąd musi być takie trudne? Znaczy domyślam się, że to nie jest lokacja, do której twórcy zakładali, że gracze przyjdą tak szybko w grze i że po prostu mogliby stąd wyjść lot weselem. Ale... Fuck. A teraz tak serio, jak się stąd wychodzi? Bo jestem na 99% pewien, że jeżeli tędy spróbuję przejść... A, to najwyraźniej nic mi się nie stanie, tylko pierdolę głupoty jak ostatni idiota. Ognisko! O mój Boże, jestem w domu. Wychodzę stąd. Literalnie wychodzę stąd tak szybko jak się da. Mogę jeszcze Dublajtą co najwyżej poczyścić, jak już tu jestem. Tak, żeby potencjalnie coś tutaj jeszcze zgarnąć, ale ponadto. Znaczy, spójrz na tak. Po pierwsze, to miejsce zajęło zdecydowanie zbyt dużo czasu. Po drugie, absolutnie nic stąd nie wyniosłem sensownego. Poza tym, że tam byłem. Nie wiem, jak Lord Vessel liczy potencjalnie to, czy tam można się teleportować, czy nie, bo jeżeli tak, to będę miał. Będę właściwie miał możliwość teleportowania się tam? Czy nawet to nie? Au. Tracę trochę dużo HP. Zielony tytanit. Jak to działało w DS1? Te kolorowe tytanity były od tego, żeby ulepszać konkretnie zinfuzowane bronie, chyba dobrze kojarzę?
teraz tak, jeżeli też dobrze kojarzę, to tutaj się generalnie spada z góry Blight Town, a tam jest ta głupia szlurwa Quelaag. Jeżeli tam jest głupia szlurwa Quelaag, to jednocześnie biegnę powoli, ale zdecydowanym krokiem w stronę ogniska też i w stronę windy na górę. Przy czym jednocześnie mówię, jak już tu jestem, to chcę podgarnąć te parę rzeczy, które tutaj potencjalnie nie może leżeć. Takie jak to na przykład. Dużo duszy do mnego rycerza. Edo. Dużo was tu. Dużo zadajecie. Dobra, secik szybki przy ognisku. Najgorsze jest to, że muszę trochę dusz zachować, żeby ten... żeby... móc sobie kupić przedmiot do zdjęcia klątwy. Bo zdecydowanie bieganie z połową HP mi się nie widzi. I teraz tak, z Blight Town wychodziło się tędy. Znałem, że cię po drodze gdzieś się wypierdolę, bo spadnę jak ostatni kretyn, ale tędy się wychodziło generalnie. Z tego co pamiętam, to wystarczy dosłownie tam, gdzie się da, to wejść na górę i będzie ok. Jeżeli idziemy dosłownie tylko po to, żeby wyjść. Bo gorzej jest, jeżeli chcemy szukać tego duszy fajerki, perki, to wtedy trzeba trochę bardziej tej się grzebać. A tak to po prostu każdą drabiną, jaką znajdziemy. I to jest w miarę prosto. Dlatego też Master Key jest bardzo dobrą rzeczą, bo pomijamy całą tą wkurwiającą część Blight Town tak naprawdę, czyli tam, gdzie strzelają. Generalnie, jeżeli Blight Town zostawić tylko jako tą część, którą my robimy w tej chwili, to nie jest to aż taka zła lokacja, tak? Cała reszta Blight Town jest kompletnie skurwiała. Takie jest moje zdanie przynajmniej. No taki jest Blight Town, wychodzi się tędy. I wyjdziemy do Doliny Smoków. A za kolegów falać bardzo intensywnie. Zwłaszcza, że już raz ich biliśmy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. W sumie wiecie, jaka jest zaleta bycia przeklętym? Można iść do ruin Nowego Londa i bić się ze wszystkim normalnie. Ha, ha, ha. O kurwa. Ej, spójrzcie, a propos. Ruiny Nowego Londu. Spierdalać mnie z tą lokacją, Jezu Chryste. Ja tu nie chcę być. Nie chcę tu być ani chwili dłużej, niż jest to absolutnie konieczne. Trochę hejcy duchy w ruinach Nowego Londu. No przez klątwę mam pół HP. To jest największy problem. Okej, nie mamy duszy żadnej. Co za to mamy, to silną potrzebę pójścia zdjęcia klątwy. Teraz jak się tam szło? Bo te przedmioty da się kupić albo u NPC-a koło gargulców, czego nie chcę robić, bo jest trochę za daleko. Albo
tego, który był tutaj w skrócie między tym, między Firelink. To ten? Nie, to nie ten, bo tędy się szło do Undead Parish. A nie, to ja źle poszedłem. Mea culpa. Wszystko wykalkulatorowane. No dobra, jak już tutaj jestem, to przynajmniej zgadnę ten przedmiot, który tu leży. Bo to chyba nic więcej tak szybko nie było, poza tym, że wąż wyszedł ze swojej dziury. No i teoretycznie moglibyśmy ptakiem polecieć do... Moglibyśmy? Chyba nie mamy klucza, żeby cokolwiek sensownego zrobić w tym... w azylu. Czy klucz tam nie był potrzebny i ja pierdolę głupoty kompletne? Nie, ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o DS1, to bardzo mało rzeczy pamiętam, dlatego też ten run jest dla mnie takim może nie tyle przypominającym, co trochę takim przejściem na zasadzie, no przejdę sobie, postaram się nie denerwować na zbyt wiele rzeczy, poogarniać co i jak, tak bardziej naturalnie, aniżeli że wszędzie jakiś wskazówek szukań i tak dalej. Dobra, teraz tak, Elmpest do Klon był tutaj na końcu korytarza. Belging Stone. Kurwa, 6000, ja pierdolę. Tutaj jesteśmy w tej dolnej części Undedberga, do której średnio mi się chce iść, bo oznaczałoby to mniej więcej tyle, co idziemy do... jak to się nazywa? Idziemy do Depthsów. A z Depthsów, jak już mówiłem, byśmy zeszli do Blighttown, a zwracanie tamtędy jest strasznie upierdliwe. Czy burg to taki mały burger? To pędzę odwrotnie, burger to mały burg. To pytanie, gdzie w takiej skali plasuje się Borgur? Czemu ja przyszedłem tutaj? A co mi tam, jak już to jestem, to przebiegniemy sobie na hama przez całe te ogółem Bożym. Co może pójść nie tak? No tak, ale pytam, gdzie w tej skali Borgor? Wow, to mnie już trafiło. Zawsze jak przebiegam przez tego typu lokacje, to zaczynam się... Au! To zaczynam się generalnie zastanawiać, czy istnieje coś takiego jak skalowanie obrażeń na podstawie różnicy w poziomach między mną a przeciwnikami. Ale chyba czegoś takiego nie ma. Zwłaszcza patrząc na to, ile teraz obywałem. Before ktoś się mnie pyta, dlaczego idę tędy, a nie poszedłem z klucikiem, który miałem od dawna odblokowany. Jeżeli ktoś zadałby takie pytanie, to musiałbym spalić buraka i powiedzieć: zapomniałem. Na szczęście nikt nie zadałby mi takich okropnych pytań, więc mogę to tylko podać jako hipotetyczną sytuację. Czy ten smok tu jest w ogóle? Nie.
Okej, już jest. On tak na serio, prawda? Ej, słuchajcie, teraz jak mamy halabardę, to na pewno go zabijemy, prawda? Kopią. Spoiler, nie zrobimy tego. A dobra, nie zdążę. A dobra, spierdalaj. Nie, to nie. Nie chcesz się bić, to pić diabli. Aż sobie poleciał gdzieś. Przysięgam, ustawienie sobie skoku pod przyciskiem rola jest z jednej strony wygodne, a z drugiej strony, jeżeli chce się zdodżować w momencie, kiedy się biegnie, to jest absolutnie okropne. To mało. Fajnie jest, jak patrzeć, jak Baldur Knight umiera na hita. Pełna satysfakcja. A skoro już mowa o SMT, czy to czas być najgorszym kaszem w platformówki, jaki tylko istnieje? To najpierw sobie grzecznie i kulturalnie zerknę, ile ten, ile kolega Andrzej może broń ulepszyć, jeżeli w ogóle. Pyszałem belf, whatever. Ej, first weapon. Ale bardzo plus 5 wymaga 3 telitany i 3 shardów. Nie mam shardów, naprawdę? Nie, akurat jestem zdziwiony, że ze wszystkich rzeczy to akurat zwykłych shardów mogę nie mieć. Dobra, muszę sobie jakąś duszę łyknąć. Nie będzie na MS Soldier razy 2. Bo nie pamiętam, ile to dokładnie wymaga. Shonji Megumi Tensei. Najlepszego. Halabarda na plus 5. I dalej już chyba wymaga tego dużego embera, który jest w depsach. Pewnie tam się przejdę później jakoś. Teraz czas zaliczać wyjebki w wyzwaniach platformowych. Nie no, słuchajcie, jestem 100% optymistą i zginę tutaj najwyżej raz. TF, TF. O, się fajnie będzie. Wężo ludy. To było co najmniej interesujące. Oni strasznie mało bywają. Nie pchaj mnie to. Snackman, take me by the hand. To było chujowe pary. Nauczę się ich padawać, przysięgam. To było częściowe pary. To nie było spadowanie, bo nie można spadować czyjejś głowy. Nie umiem z nimi walczyć, za cholerę. Zmanowałem 400 tylko po to, żeby zabić jednego.
Wow. 5 jest stosów, żeby zabić 2. Czy to się jeszcze zmieni? Bąk. Zawsze i bejtuje na pułapkę. Z jednej strony jest to jakaś opcja, z drugiej strony człowiek sobie tak zdaje sprawę, że ej, czekaj, przecież nie wszędzie są pułapki. Dobra. Moje dola się nie zmieniają, jeżeli ten, jeżeli mam target shielda. A z target shieldem na pewno będę ich padawał, prawda? Kopią? Kopią? Nie, ja, patrzcie, jak zostanie zaraz spadowany. To nie było spadowanie. To będzie spadek w dół. Ulala. Ulalalala. A teraz przypomniałem sobie, że następne w kolejce jest hard wyzwali. A i chyba z tym się na dzisiaj skończy, wiecie? Aj, chyba nie chcę wracać do chat wezwali. Oj, zdecydowanie nie chcę wracać do chat wezwali. Nie, no, generalnie ten. Wydaje mi się, że na dzisiaj już jak tak skończę. Czy na mecz idę, to jeszcze się okaże. Na pewno idę stąd. Potrzebuję mentalnego resetu od chat wezwali ogólnie. Od niedobrych i krzywdzących mnie rzeczy. Także dzięki wam za przybycie, bo dzisiaj fajnie. I trzymajcie się, po. Cześć.